Też gmina Bad Mitterndorf mocno zabiega o to, by być wpisywana jako gospodarz zmagań na tym słynnym obiekcie. Stąd taki łamaniec, jeśli spojrzymy na to, kto tutaj w roli gospodarza występuje. Szóste Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w tym miejscu. Tak, za nami dwie serie treningowe. Dzisiaj od rana tutaj się odbyły bez przeszkód. W pierwszej oglądaliśmy 55, w drugiej 53 skoki, czyli łącznie razem 108 skoków. Zeskok wytrzymał bardzo dobrze, chociaż te treningi odbywały się przy padającym deszczu. 108 skoków, a wśród nich 39 wylądowanych poza 200 metrem, czyli 1/3, a to zapowiada duże emocje już we właściwym konkursie, który rozpocznie się o godzinie 14. W pierwszej serii treningowej najdalej Michael Hajbek, 224,5 metra, drugi wynik Lauro Kosa, 222. W tym treningu z Polaków najlepszy Aleksander Zniszczoł, siódmy wynik, 210 metrów. W drugim treningu najdalej Timi Zajc, aż 238 metrów, to jest zaledwie 6 metrów krócej od rekordu tego obiektu, należącego już od 8 lat do Petera Preutza. Lauro Kos ponownie był drugi z Polaków w tym drugim treningu, najlepszy Piotr Żyła na miejscu 12. Plus 6 stopni, dosyć ciepło, ale duża wilgotność powietrza, troszkę zawiewający wiatr, taka dość zdradliwa pogoda, łatwo się przeziębić, co też być może słychać także i w moim głosie, bo i mnie to przeziębienie nie ominęło, no ale będę się tu starał dzielnie Mateusza wspierać już podczas komentarza do właściwego konkursu. No działo się tutaj już sporo o tym, jakie decyzje między innymi musiał podejmować dzisiaj Thomas Turnbichler. O tym w naszym studiu Maciej Kurzajewski i jego goście. Bardzo dziękujemy, dzień dobry. Kłaniamy się Państwu nisko. 28. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Maciej Kurzajewski, jesteśmy na skoczni Kulm, tak jak już Państwo usłyszeli od naszych komentatorów. Tak trochę niestandardowo rozpoczęliśmy, ale to jest w końcu najważniejsza impreza tego sezonu. Mistrzostwa Świata w lotach. Taplitz Bad Mitterndorf, wraz ze mną moi znakomici goście i koledzy. Wiktor Pękala, nasz ekspert skoków narciarskich. Dzień dobry, Wiktorze. Dzień dobry. Michał Chmielewski, mój kolega z TVP Sport. Cześć Michale. Witam serdecznie. O ile ze Staszkiem jest z dnia na dzień coraz lepiej, o tyle z pogodą też jest lepiej. Proszę się nie bać o warunki pogodowe. Dzisiaj rzeczywiście pada, ale to, o czym wspomnieli nasi komentatorzy, udało się przeprowadzić przed południową porą, bo o 9 zaczęły się dwie serie treningowe. Mamy wyniki tych serii, mamy zaskakujące informacje, o których całe szczęście nasi komentatorzy jeszcze nie powiedzieli w tym wstępie i na tym możemy się skupić. Panowie, informacja dnia, jak dotąd, brzmi: Kamil Stoch nie wystąpi w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w lotach narciarskich 2024. Ukłucie w serce? Duży ból głowy miał trener Thomas Turnbichler. Z jednej strony te sytuacje można rozpatrywać na tyle sposobów, żeby nam studia nie starczyło przed tym konkursem. O, mamy go dużo, o 14 zacznie się dopiero. No to proszę posłuchać w takim razie. Duży ból głowy trenera Thomasa Turnbichlera. Miał dwóch mocnych zawodników do Michale, powiem tylko, że to jest skok z drugiej serii treningowej, dzisiejszej drugiej serii treningowej Kamila Stocha. I to było 196,5 metra i 27 miejsce dopiero. I to był skok, który być może przeważył na rzecz Dawida Kubackiego, na którego zdecydował się postawić Turnbichler. Dawid Kubacki ma w tych dwóch skokach próbę na ponad 200 metrów. Kamilowi Stochowi ta próba się nie udała, ale teraz z drugiej strony. Pierwszy skok Dawida Kubackiego, 150 któryś metr. Właściwie uderzenie w bóle, wprawdzie przy trudnych warunkach. Gdyby ktoś mnie pytał o zdanie, na szczęście nie ja jestem trenerem, chyba jednak postawiłbym na Kamila Stocha. Tutaj odważny wybór Turnbichlera. To jest podobny ból głowy u Thomasa Turnbichlera jak ten, który oglądaliśmy, czy raczej o którym mówiliśmy przy okazji konkursu duetów podczas polskiego turnieju Pucharu Świata w skokach narciarskich. Myślę o tym konkursie w Wiśle? Tak, to na pewno w ostatnim czasie trener Turnbichler ma pewne kłopoty z tym, żeby wybrać odpowiednich zawodników do składu. No tutaj już Kamil nie będzie miał okazji wypróbować się na tej skoczni w serii próbnej przed ewentualnym występem w konkursie drużynowym. Natomiast uważam, że być może powodem tej decyzji było to, że Dawid z uwagi na ten pierwszy skok dzisiaj może jakąś próbę popsuć i dał mu szansę w konkursie indywidualnym, a zastąpi go w konkursie drużynowym Kamil Stoch, dlatego że Kamil skacze po prostu bardziej stabilnie, bo to były dwie bardziej podobne próby, a tu w tym wypadku była jedna. Jednym słowem chcecie powiedzieć, panowie, ja też jestem tego zdania, że to, że Kamila Stocha nie zobaczymy w konkursie indywidualnym w tych czterech seriach, tak jak to jest planowane, to wcale nie przesądza jego nieobecności w konkursie drużynowym kończącym Mistrzostwa Świata. Jest jeden warunek. Rozmawiałem z Horstem Nielgenem, oficerem prasowym Pucharu Świata, i
całego tego ambarasu, z powodu którego się tu zgromadziliśmy. Zapytałem go, czy skoczkowie odstawieni, a mamy takich zawodników 7, będą mogli skakać jako przedskoczkowie, żeby jednak się obywać z lotami. To jest zupełnie inna konkurencja, o czym pewnie za chwilę powiemy. I uzyskałem jednoznaczną odpowiedź, że nie ma, przepisy tego nie przewidują, więc Kamil Stoch, jedyne co mu pozostaje, to oczekiwać, mentalnie jakoś się nastawiać na te szanse. Jeżeli zostanie wystawiony przez trenera, no to pójdzie od razu na próbną w niedzielę do drużyny. Czyli właściwie jeden skok mu zostanie przed samym konkursowym występem, ewentualnym w drużynie. Ale nie zostanie też trenerowi Turnbichlerowi, bo on ten wybór będzie musiał podjąć decyzję już wcześniej. No i też pytanie, jeżeli naszym czterem zawodnikom uda się zająć dobre miejsca, no to niewykluczone, że nie będzie chciał decydować się na tę zmianę. Mam nadzieję, że to nie jest już z góry ustalone i obiecane, bo to obcina skrzydła też tym, którzy będą dzisiaj skakać. Na pewno tak, kilka scenariuszy, będziemy śledzić to wszystko, a teraz posłuchajmy, no właśnie, trenera kadry narodowej polskich skoczków narciarskich Tomasa Turnbichlera. Filip Czyszanowski rozmawiał z naszym trenerem. Witamy, Maćku, tutaj trener Tomasz Turnbichler, krążący między samochodami PZN-u, budynkiem skoczków, mikzoną zalatany, ale udało się złapać. Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Olek Zniszczoł, Piotr Żyła, to skład na konkurs indywidualny. Coach, what was a crucial factor in proceeding a squad for individual competition? Yeah, first of all, the performance, to see, especially in the second jump, who are the best jumpers. The first jump was mainly for the guys to catch the feeling for flying. It's way quicker as in a normal hill. And the second jump was for me crucial. Mm-hmm. Tak naprawdę kluczowy był drugi skok treningowy. Pierwsze próby to było takie przetarcie, by zapoznać się ze skocznią. I Tomasz Turnbichler, wybierając skład, skłaniał się właśnie ku drugiej próbie. What could you say about the training shape of Kamil Stoch? Yeah, Kamil started with a solid jump, I would say. But both jumps were just too passive from the position already. And then it's a roll jump, and he has to stop the rotation after the takeoff. And this is in ski flying. Yeah, just not good. Even worse than on small hills, because if you're behind the ski, you cannot accelerate the jump, and this is crucial in ski flying. Kamil Stoch, zapytany o próby Kamila Stocha. Były solidne, ale tak naprawdę zabrakło rotacji, co jest kluczowe przy lotach. Znowu kłopoty z pozycją najazdową, stąd taka, a nie inna decyzja. What was Kamil's reaction after announcing a squad? Kamil is a great sportman, a great athlete. For him it was clear already, he told me. And the exit after his jump, that this was probably too less, and he took it like a sportsman. He also knows everybody is fighting, and at the moment we have the situation that sometimes this guy is strong on this hill, and on the other hill the other one is stronger. And for me, David, or both jumpers, David and Kamil, showed that they have potential left. But in the end, I saw more potential in David, and also he was the best jumper in the individual competition in Zakopane, so I chose David. Jak przyjął decyzję Kamil Stoch, jak profesjonalista, jak wielki sportowiec? Kamil po swoim drugim skoku zresztą powiedział trenerowi, że czuje, że to może być za mało, żeby znaleźć się w składzie. Dawid Kubacki, ten poziom maksymalny, trener zauważył, że rośnie u Dawida, dlatego postawił na Dawida. And last question, Kamil, stay at Kulm or coming back home? No, we need a reserve jumper here. Just something has to happen, and then we will need a fourth guy for the team competition also. And for me, I want to take the time also in the evening to talk to Kamil, if you also want to try some trial jumps, probably tomorrow. And then we have to have a look, okay, how the competition or the guys are developing in the competition, or how it will be. And still there is a possibility, a small possibility, that he also could get a chance for the team competition. At the moment these four guys will jump the individual competition, and yeah, let's see from day to day. Jest mała szansa, że Kamila zobaczymy w konkursie drużynowym. Kamil zostaje na Kulm. Wieczorem trener chce jeszcze porozmawiać z Kamilem. Być może Kamila zobaczymy jako przedskoczka. Thank you, coach. Thanks. Bardzo dziękuję, Filipie. No i właśnie pytanie, na czym Tomasz Turnbichler oprze ten swój wybór na niedzielny konkurs drużynowy, czyli tylko i wyłącznie na rozmowach z Kamilem Stochem. Czy rzeczywiście, tak jak twierdzi, będzie miał jutro szansę skoczyć Kamil? No tutaj są pewne rozbieżności.
Nie wiem, czy Tomasa Turnbichlera przed skokami konkursowymi nie czeka jeszcze rozmowa z szefostwem FIS, dlatego że tutaj mamy pewien dysonans. Ewentualne pozwolenie, tak? Tak, groźba. Tak. No ale nie sądzę, żeby to było możliwe. W przeszłości ten przepis umożliwiał skoki przed skoczką, a później ewentualnie dołączanym do drużynówki, chociaż przypominam sobie przed 2 laty Vikersund, Cene Preutz, genialny jako przedskoczek, odstawiony też z zawodów indywidualnych, lądował regularnie pod HS-em i o ile sobie przypominam, on też nie skakał później w drużynie. Mhm. Na pewno to jest cios dla Kamila Stocha. Jak słyszeliśmy od Tomasa Turnbichlera, przyjął to bardzo godnie, jak wielki mistrz i chwała mu za to. Wielkie brawa dla Kamila Stocha za takie podejście do tematu. Natomiast no, my ubolewamy nad tym, że Kamila Stocha nie będziemy oglądać w konkursie indywidualnym. Zobaczymy za to Dawida Kubackiego. Jak wspomniał trener, to ten skok na odległość 206 metrów, dający 19 miejsce w drugim treningu, przekonał Turnbichlera do tego, żeby to Dawid Kubacki znalazł się w rywalizacji indywidualnej, w tej naszej czwórce. Tak, 206 metrów i tak jak trener powiedział, to był po prostu dobry skok. A ten pierwszy skok był na zaznajomienie się z obiektem, bowiem są to pierwsze loty w tym sezonie, a loty narciarskie, wszyscy tutaj mówią zgodnie, że to jest coś zupełnie innego. Niektórzy nawet mówią, że to jest inny sport. Tutaj odbicie ma bardziej drugorzędne znaczenie. Jeśli ktoś nawet na progu popełni błędy, ale dostanie się daleko nad narty, nie wytraci tej prędkości, to jest w stanie jeszcze w locie dużo zdziałać i po prostu odlecieć. No i tutaj pierwszy skok był na zaznajomienie się, a w drugim skoku Dawid Kubacki pokazał, że to jemu należy się miejsce w drużynie. Tylko zastanawiam się, czy trener turnieju. Na razie w konkursie indywidualnym zobaczymy, czy tak, w drużynie. W drużynie tak. Na konkurs indywidualny, to miałem oczywiście na myśli. I zastanawiam się, czy trener od razu zakładał, że ten pierwszy skok jest na zaznajomienie się z tym obiektem. Nie do końca będzie brał go pod uwagę. Tak, tak. I czy ten drugi, bo tak to tutaj wydaje się, że w zasadzie mógł nie mieć wątpliwości, ale jeśli spojrzymy na te 2 treningi, to rzeczywiście ciężko byłoby wybrać. Jeśli mogę, ta analiza na pewno nie dotyczy tylko tych 2 treningów. To jest cały polski turniej, ostatnie zawody w Zakopanem, o tym też wspominał. No, na pewno szersza perspektywa, tak, bez dwóch zdań. Mamy dużo czasu, bo konkurs o 14, ale też bez przesady, dlatego przechodzimy do tego, który w naszych szeregach wydaje się brylować ostatnimi czasy. Aleksander Zniszczo, proszę spojrzeć na skok z drugiej serii treningowej Olka. 216,5 metra i to już była pierwsza dziesiątka, dokładnie 10. miejsce. Pierwszy treningowy skok to było 210 metrów i tam było jeszcze lepiej, bo to dało mu 6. miejsce w grupie tych 55 zawodników. 2 razy skoki na top 10 zawodnika, który był dopiero co 4. po pierwszej serii w Zakopanem, to na pewno budujące. Oczywiście mówimy o Olku jako o młodszym zawodniku. On ma w tym roku rocznikowo 30 lat, więc też nie przesadzajmy z tym odmładzaniem Wiślenina. Natomiast 2 skoki na czołówkę i ogółem na pewno najlepsza nota u naszych zawodników. Drugą miał w tym gronie Piotr Żyła, nieznacznie punktowo słabiej, oczywiście bez not za styl. To jest coś, na czym można budować nasze nadzieje na pierwsze top 10 w tym sezonie, jakby nie było. Czy to już jest znak, który pozwala nam myśleć o tym, że Aleksander Zniszczo wysuwa się właśnie na pozycję lidera, tego sportowego lidera w biało-czerwonej grupie? Na to wygląda. Były problemy ze stabilnością, z powtarzaniem tych dobrych prób, ale one w przypadku Olka zaczęły się zdarzać coraz częściej. Na pewno Zakopane, gdzie był 4. po pierwszej serii, dało mu dużo pewności siebie. Tam co prawda pozycji nie utrzymał, no ale cóż, pewność siebie, często to powtarzam, bo to jest naprawdę kluczowa rzecz w skokach narciarskich. I w tych skokach Olka widać nie tylko pewność siebie, ale widać również coraz więcej takiego luzu. Tutaj na progu jest płynność. On na lotach zwłaszcza może się tutaj sprawdzić, bo jest bardzo szybko nad nartą. A te narty wychodzą płasko z progu, więc tam prędkości nie wytraca. Tutaj w tym drugim skoku jeszcze trochę, nie wiem z czego to wynikało, być może dopchał się troszeczkę do nart, trochę za bardzo do przodu i wtedy te narty zaczęły mu wachlować, co myślę skróciło ten skok dobre kilka metrów. Więc tutaj na pewno jeszcze jest pewna rezerwa i możemy się spodziewać w przypadku Olka, no myślę, że nawet pierwszej dziesiątki. To jest nasze marzenie w tym sezonie, prawda, by zawodnicy wskakiwali, a w tym przypadku wlatywali do pierwszej dziesiątki. Tutaj mistrzostw świata w lotach narciarskich. Mamy kolejnego z naszych. Paweł Wąsek, tak. I tak. Paweł no, w pierwszym treningu nie przekroczył tej bariery 200 metra. 182 metry, 28 miejsce, ale tak jak mówiliśmy, ta pierwsza seria na Zapoznanie. 211,5, w drugiej 14 miejsce. No i tutaj musimy powiedzieć brawo, panie Pawle, brawo. No, bez wątpienia to już jest też zawodnik na szeroką czołówkę. Od Innsbrucka to wszystko zaczęło się odkręcać. Bardzo trudny moment w tym sezonie miał Paweł. I historię Pawła i Olka
tej zimy są generalnie bardzo wspólne. Cios grudniowo-listopadowy, w przypadku Olka oznaczający nawet relegację do drugiej ligi, do Pucharu Kontynentalnego i później nowe stroje, trochę pewności siebie, trochę wyniku, trochę może szczęścia też w konkursie, punkty, solidne powtórzenie tego następnie. I bardzo cieszę się, że Paweł znalazł się w drużynie, bo teoretycznie z sumy punktów wynikało, że miał nawet słabszą notę od Kamila Stocha tymi dwoma treningowymi. On czwarty, Kamil Stoch trzeci, no ale trener Thomas Thunbichler stawia na młodość, chyba dobrze. To mogą być w naszym przypadku mistrzostwa właśnie Aleksandra Zniszczyła i Pawła Wąska? W Zakopanem zwłaszcza pierwsza seria konkursu indywidualnego pokazała, ale też wiele innych skoków, że naprawdę oni zaczynają powoli wyrastać na liderów kadry. Zobaczymy, bo ta sytuacja jest dość dynamiczna, zwłaszcza w tak zmiennym sporcie, jakim są skoki narciarskie. Ale na ten moment tak to wygląda. Ich forma idzie stopniowo, powoli do góry i miejmy nadzieję, że to zacznie tak wyglądać. Do tego oczywiście też liczymy na to, że czy Dawid Kubacki, czy Piotr Żyła, który jest fantastycznym lotnikiem, też będą dobrze skakać, ale no te ostatnie serie pokazują, że chłopaki tutaj nabierają coraz więcej pewności siebie, a dodatkowo te skoki wyglądają naprawdę bardzo przyjemnie dla oka. Kto zamyka tę naszą piątkę, którą dzisiaj oglądaliśmy, a czwórkę, którą będziemy oglądać w pierwszej serii konkursu indywidualnego? No oczywiście Piotr Żyła. Piotr dzisiaj 189,5 metra, 25 miejsce w pierwszej serii, ale to jest skok dający 12 pozycję w drugim treningu, 214,5 metra Piotra Żyły i tu już musimy sobie powiedzieć, oby to był tradycyjnie mocny akcent i w rywalizacji indywidualnej na skoczni do lotów, no i rzecz jasna w samym konkursie drużynowym, bo tutaj mamy nadzieję Piotra zobaczyć raczej jako stuprocentowego pewniaka. Mówiłeś wcześniej o tej zmianie warty pokoleniowej w naszej drużynie. Ja myślę, że przyjdą cztery serie konkursowe i Piotrek obudzi się ze swojego zimowego... Będzie miał trochę czasu, wiesz. Tak, 4,2 punktu zaledwie za Olkiem Zniszczołem po tych dwóch skokach. Nie ma co tego przykładać do tego zbyt dużej wagi, ale jednak warto na to zerknąć. W przypadku Piotrka bardzo piękna rzecz, którą on wykonuje na lotach, mianowicie wychodzi z nartami dość wąsko prowadzonymi i później im bardziej zmienia się kąt natarcia wiatru, tym on się rozszerza. To jest to czucie lotu i widzę, że Aleksander Zniszczoł zaczyna powoli też łapać, o co w tym wszystkim chodzi. Niedoścignionym mistrzem oczywiście nieobecny tu niestety Noriaki Kasai pod tym względem. Piotr Żyła kocha latać na nartach, to nie jest żadną tajemnicą, może ta miłość się po prostu udziela kolegom, zwłaszcza tym młodszym. I to jest ważne, bo kiedy czerpie się przyjemność, myśli się mniej o wyniku, jest mniej presji. Ja pamiętam, kiedy w Szkole Mistrzostwa Sportowego był u nas Hannu Lepisto. On bardzo często mówił o czuciu lotu. Analizowaliśmy wspólnie skoki różnych zawodników i mówił: o, ty masz dobre czucie lotu, ty masz dobre czucie lotu, co oznacza, że jakby podświadomie ty wiesz, jak się zachowywać w locie, kiedy się bardziej wyciągnąć, kiedy nie dokładać tak bardzo do przodu. Czyli tutaj dzieje się to automatycznie, no. Tak, ten czas jest bardzo krótki przecież. W locie nie ma czasu i w ogóle podczas skoku nie ma czasu, żeby myśleć. Trzeba być po prostu skoncentrowanym cały czas na zadaniu, a ta koncentracja to jest właśnie takie czucie. Ty nie myślisz, że masz coś zrobić, tylko ty to po prostu automatycznie wykonujesz. Reagujesz, jeśli przyjdzie mocny wiatr, to wtedy też się musisz w odpowiedni sposób zachować i na lotach narciarskich jest to na pewno bardzo ważne. A to, co mówił Adam Małysz w studio w Zakopanem, że kiedy Paweł poczuje tą miłość do latania, to wtedy zakocha się bez pamięci w lotach narciarskich i wtedy może być naprawdę pięknie, bo właśnie wtedy pojawia się mniej presji, pojawia się większy luz i spokój, co jest bardzo ważne na tych skoczniach do lotów narciarskich. Gatunek transmisji akcji, a tu gatunek gromad się okazuje, czyli miłość do latania. Tego życzymy naszym skoczkom narciarskim, oczywiście, że tak. Posłuchajmy Piotra Żyły, co jedna z naszych gwiazd skoków narciarskich mówi przed mistrzostwami świata w lotach. Chcę się jak najlepiej i tak, żeby skakać na swoim poziomie, na takim, jakim się jest teraz. Więc nie mówię, że jakby teraz jestem w stanie, nie wiem, wygrywać czy tam walczyć o podium, ale tak by no jestem w stanie tam oddawać w miarę fajne, przyzwoite skoki, z których jestem w stanie się cieszyć. A niekiedy, no tak, Zakopanym nie do końca to było tak, jakby miało być. I, no i to jest takie później trochę frustrujące i jestem trochę taki, no po prostu mnie to denerwuje. No dobrze, a
2-3 dni jesteś w stanie nie myśleć w ogóle o skokach? Nie wiem. Pójść z dziewczyną gdzieś do lokalu. Tak, byście mi nie przypominali, to bym nie myślał, nie? Bo po co? Nie, ale nie masz z tym kłopotu, żeby... Dobrze, no nie, zakładając, że nie ma tu dziennikarzy, tak, którzy wiecznie o to pytają. Potrafisz się tak wyłączyć w trakcie sezonu, żeby ciągle się nie z tymi skokami nie fiksować? No pewnie. I wtedy człowiekowi się bardziej chce, jak już przychodzi na skocznie? Jest taki mor? Tak, no znaczy masz takie trochę inne podejście do tego, bo nie jesteś, jakby nie masz takich oczekiwań za dużych wobec siebie i tak by masz trochę wyczyszczoną głowę i masz większe chęci do tego i nie jesteś przede wszystkim tym przemęczony. A jakie masz teraz oczekiwania przed Mistrzostwami Świata w lotach? Albo właśnie, nie masz tych oczekiwań. No nie mam. No i super, to może się uda. Nie wiem, tak mówię, nie oczekuję nic szczególnego od siebie, po prostu przyjechałem tu robić swoją robotę i oddawać swoje, starać się oddawać swoje skoki takie, na jakim jest stać i może trochę mieć z tego radości. Piotr Żyła, człowiek dobrej roboty, który chce mieć radość z latania. To jest nasz dorobek, polski dorobek, jeśli chodzi o medale Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Piotr Fijas, rzecz jasna, to on rozpoczął, zdobył brązowy medal w 79 roku, Kamil Stoch srebrny 6 lat temu. No i mamy dwa trzecie miejsca naszej drużyny. Żyła, Hula, Kubacki i Stoch. Żyła, Stękała, Stoch i Kubacki. Czyli to były lata 2018 i 2020. No mamy medale, ale ten dorobek, jeśli chodzi o 28 edycji Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, powiedzmy sobie, przy tym szaleństwie skoków narciarskich w Polsce jest nadal skromny. Brakuje tutaj jednego człowieka, zwłaszcza w tym wykazie. Przypominam sobie zawody Planica 2010, Adam Małysz i Włodzimierz Szaranowicz mówiący 4 skoki i 0,4 punktu. Tyle zabrakło dokładnie Adamowi wówczas do tego, żeby to upragnione podium zdobyć. On już wtedy prawdopodobnie wiedział, że to jego pożegnanie z tą imprezą. Kamilowi Stochowi natomiast brakuje złota. Gdyby to złoto się udało wtedy w Oberstdorfie, wtedy Daniel André Tande też nieznacznie, bo zaczynał tracić. Być może jeszcze jeden skok odwróciłby tę kolejność na mecie. No i tak Kamil ma wszędzie złoto w tych najważniejszych imprezach, a tutaj srebro. Tak, to możemy sobie gdybać. Oczywiście, że tak i to jeszcze długo, bardzo długo. Natomiast realnie oceniając szanse naszych zawodników tutaj na Kulm, w Bad Mitterndorf, musimy powiedzieć, że no, miejsce na podium byłoby szalenie miłą niespodzianką. Szalenie miłą niespodzianką i szalenie ciężko byłoby coś takiego wytypować przed tym weekendem, tym długim weekendem. To są ci, którzy realnie mogą liczyć na te medale, choćby Timi Zajc, biorąc pod uwagę, jak skakali w tych seriach treningowych poprzedzających dzisiejsze pierwsze serie konkursu indywidualnego. No rzeczywiście super skok, super lot. No i w przypadku Zajca, tak jak w przypadku Dawida Kubackiego, chociaż nie była to aż tak duża przepaść, ale pierwszy skok Zajca też trochę na rozgrzewkę. Zajął tam 12 miejsce, skacząc dokładnie 200 metrów. Zajc, jego zdjęcie na Instagramie pojawiło się przed kilkoma dniami, gdzie leciał nieprawdopodobnie wysoko nad ze skokiem. Tam ponad 140 metrów skoczył na 120 w Planicy, co jest no, niesamowitym wynikiem. Ja skakałem w Planicy na tej skocznika 125. Tam jest naprawdę bardzo wysoki lot. I nawet lądowanie w okolicach punktu konstrukcyjnego sprawia, że po prostu kolana bolą. No ale Słoweńcy są szaleni. No i tam też ważna informacja. Niestety podczas tych treningów upadł Andrzej Laniszek, przez co... Co go wykluczyło z udziału w Mistrzostwach Świata. Tak. Wiemy, w jak doskonałej formie był niemal w przeddzień Mistrzostw Świata właśnie tutaj w Austrii. Pokazujemy Timiego Zajca, bo on dzisiaj świetnie spisał się w tym drugim treningu, ale nie jest wymieniany, czy nie był przed mistrzostwami, może to się teraz zmieni, wymieniany w gronie kandydatów do medalu czy do zwycięstwa. Natomiast Ryoyu Kobayashi jak najbardziej znalazł się w takiej trójce. Ryoyu Kobayashiego jeszcze zobaczymy, ale tu Lovrokosa jeszcze pociągnijmy, ten słoweński temat, tak. Lovrokos dzisiaj drugie miejsce w pierwszym treningu, piąte miejsce w drugim treningu. Cały czas lata daleko, zresztą bardzo równy, bo dwa razy po 222 metry, pół metra różnicy między tymi dwoma skokami. No i Lovro tutaj jako taki czarny koń, kto wie, czy nie będzie wymieniany po pierwszym dniu, zwłaszcza w gronie kandydatów do medali, ale jest jeszcze jedno słoweńskie nazwisko.
też ze statystyką 5-2 po tych treningach, czyli Domen Preutz. Zawodnik, który raz się pojawia w Pucharze Świata, raz znika, gdzieś trenuje, bardzo często oglądamy go niezadowolonego. Wspominamy Zakopane chociażby, prawda? Tam już było bardzo dobrze. Wspomniałeś o tej stabilności, o dobrych dwóch lotach dzisiaj Laurokosa. No to powiedzmy, ta stabilność na przestrzeni tych czterech serii jest bardzo pożądana. Jest bardzo pożądana. No tutaj każdy z tej czołówki, jeśli będą równe warunki, liczymy na to, że będą. Na ten moment wygląda, że tak będzie, bo ten wiatr wieje delikatnie w plecy do metra na sekundę, może delikatnie przekracza metr na sekundę. To są warunki stabilne, chociaż podczas tych treningów bywało tak, że te porywy dochodziły nawet do 2-3 metrów i czasem obracał się kierunek, ale przeważnie było sprawiedliwie, więc jeśli to będą mistrzostwa sprawiedliwe, to wydaje się, że jeśli zadecyduje dyspozycja sportowa, to ci najlepsi, tych najlepszych kilku zawodników, w każdym skoku będą skakać po prostu na miarę swoich możliwości. Tu nie można zepsuć jednego skoku, a jeden skok może zaprzepaścić medal całkowicie na skoczniach do lotu. A jeśli chodzi o aktualnej dyspozycji, to myślę, że nie tylko dyspozycja dnia w przypadku Ryo Kobayashiego, ale generalnie dyspozycja sezonu jest świetna. I tak jak wspomniałem już wcześniej, on jest typowany tutaj do medalu na pewno, natomiast również i niektórzy mają chęć pokusić się o złoto w jego przypadku. W przypadku Ryoyu Kobayashiego dochodzi jeszcze jeden czynnik, mianowicie nie zapytamy go o jego oczekiwania. Też ta presja ze strony japońskich mediów podejrzewam, że nie jest najwyższa, mimo że ma już parę medali i statuetek pochowanych w domu. Złote orły za turniej nad telewizorem stoją, jak się mieliśmy okazję przekonać z jego słów, ale on sobie chodzi bokiem, słucha muzyczki, zrelaksowany, on może. On nic nie musi. Takie podejście prezentuje od lat w skokach narciarskich. Przyniosło mu to już bardzo wiele. Myślę, i okazuje się, że to jest bardzo dobra recepta. Tak. Jeżeli nie ciąży na tobie ta presja, jeżeli możesz ją też trochę na własne życzenie odrzucić od siebie, nie ma lepszej sytuacji, szczególnie na lotach. W locie wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Andreas Wellinger, ale też ten, który kojarzy nam się od weekendu w Wiśle, no z tym znakomitym nowym rekordem skoczni 144,5 metra. Nowym rekordem skoczni, przebudowanej skoczni imienia Adama Małysza. To nam zostało w głowie, pewnie jemu też. Tak, i to też Wiśle, tego też już chyba nie można nazwać skokiem. To już był po prostu lot, on się tutaj przygotowywał na te Mistrzostwa Świata w lotach. No Wellinger 224, o ile pamiętam, tak, 224 metry, więc no tutaj naprawdę jak dla mnie to grono faworytów jest bardzo szerokie. Wspominaliśmy o Kosie, o Zajcu. Przychodzą loty, to skaczą Słoweńcy. Austriacy również tutaj fantastycznie skaczą. Wellinger na pewno będzie chciał walczyć, zwłaszcza po tym turnieju, gdzie Ryoyu Kobayashi nie dał mu wygrać. A Wellinger na pewno też ostrzył sobie zęby na Złotego Orła. Nie udało się, a może odbije sobie to tutaj na Mistrzostwach Świata w lotach. No jest jeszcze jedno nazwisko. Kiedy pytamy Austriaków o to, jak będą wyglądały te Mistrzostwa Świata w lotach, u nich na kulm odpowiadają, to będą mistrzostwa Stefana Krafta. No i trudno nie zgodzić się z taką tezą. No i jeżeli przykładamy tę miarę, którą Thomas Turnbichler do Polaków przyłożył, to pierwszy skok, ten na rozgrzewkę teoretycznie, czwarta nota 213,5 metra, ale w drugim... Na rozgrzewkowy nie wyglądał. A no właśnie, ale ten drugi już, który miał być na poważnie, 193 metry zaledwie i 30 miejsce, nie będzie miał tutaj łatwo Stefan Kraft. On wie, że przyjedzie tutaj dzisiaj, jechaliśmy na te skocznie, 3-4 ostatnie kilometry to już było auto ustawione za autem. Ogromne zainteresowanie Austriaków. Kibiców będzie tutaj mnóstwo, także w sobotę, na drugi dzień Mistrzostw Świata, to na pewno go w jakimś sensie dotyka. Czy potrafi sobie z tym poradzić, to o tym przekonamy się dopiero najwcześniej za dobę. No ja myślę, że on generalnie nie ma problemów z dźwiganiem presji. Jeśli tutaj wytrzyma tę presję podczas najważniejszej imprezy sezonu, to może być albo zwycięzcą, albo bardzo blisko tego zwycięstwa. Tak, no. On jest wielki, a jeśli zawodnik jest wielki, to z presją na pewno sobie radzić potrafi, bo żeby uzyskać takie miano, to trzeba mieć za sobą parę sukcesów, a sukcesy to oczywiście presja. Tutaj ten drugi skok no nie był tak idealny jak skoki w Zakopanem. No te skoki się oglądało z wielką przyjemnością. Tutaj widać, że coś tam nie wyszło. On nie był tak od razu po wybiciu nad nartą. Trochę mu zajęło, zanim dostawał się z najazdu do progu. Tutaj ten rozbieg też jest troszeczkę inny niż na skoczni chociażby w Zakopanem. Obserwując, widać to nawet na oko w telewizji, że ten rozbieg najpierw jest
miarę płaski, potem robi się bardziej stromy i potem przechodzi do płaskiego do progu, więc tutaj też na pewno trzeba się na ten rozbieg przestawić i być może tutaj były problemy, może jechał trochę za bardzo z tyłu i miał problemy z tym odbiciem Stefan Kraft w drugim skoku, ale sugerujesz myślę, że... zachowanie spokoju w przypadku tak, Stefana Krafta. W przypadku Stefana Krafta zawsze musimy sugerować chyba zachowanie spokoju. 28. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich to długa i piękna historia, również i tradycja. To słów kilka teraz o historii. Mistrzostw Świata w lotach, jak mówi Wiktor Pękala, loty to jest zupełnie inna dyscyplina sportu niż skoki narciarskie. To zobaczmy, czy tak jest. Przenieśmy się do roku 1953. Był to okres, w którym latanie na nartach stawało się coraz to bardziej popularne. Światowa Organizacja Narciarska tendencję zauważyła i zorganizowała pierwszą edycję Międzynarodowego Tygodnia Lotów Narciarskich. Na skoczni w Bad Mittendorf zwyciężył legendarny Józef Bradl, stając się przy okazji pierwszym nieoficjalnym mistrzem świata. Z kolei oficjalni mistrzowie świata w lotach wyłaniani są od 1972 roku. To właśnie wówczas odbyła się pierwsza edycja tej imprezy. Jej gospodarzem nie mogło być inaczej – Welikanka w Planicy. I to właśnie na niej po swój pierwszy z dwóch tytułów najlepszego lotnika świata sięgnął Walter Steiner. Wyczyn Szwajcara w kolejnych latach potrafiła powtórzyć raptem dwójka zawodników – Sven Hannawald oraz Roar Ljokesej. Lista złotych medalistów mistrzostw liczy 24 nazwiska. Próżno na niej szukać reprezentantów Polski. Najbliżej sukcesu był w 2018 roku Kamil Stoch, który musiał uznać wyższość jedynie Daniela André Tande. Pamiętać jednak należy, że o losie Mistrzostwa Świata zadecydowały wówczas trzy serie konkursowe. Czwarta z powodu złych warunków atmosferycznych została odwołana. Innym polskim medalistą tej imprezy był w 1979 roku Piotr Fijas. Skoczek z Buczkowic sięgnął w Planicy po brąz. Tegoroczne mistrzostwa są 28. edycją w historii, w tym szóstą, której gospodarzem jest Bad Mittendorf. Tak, jesteśmy ponownie na Kulm w Bad Mittendorf. Czekamy, szanowni państwo, na rozpoczęcie pierwszej serii konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Przypominamy, że to jest dwudniowy konkurs indywidualny składający się z czterech serii. No i wszystkim marzą nam się tutaj dalekie loty. Wczoraj wiatr pokrzyżował plany organizatorów. Kwalifikacje do tego konkursu się nie odbyły. Ostatecznie dopuszczono wszystkich 47 skoczków do pierwszej serii konkursowej. No i a propos tego piękna latania i polowania na rekordy świata, to też jest wyjątkowa historia. Z tego miejsca chyba powinniśmy pozdrowić Piotra Fijasa przede wszystkim, bo takim rekordzistą świata w długości skoku lotu narciarskiego Piotr Fijas był. 253,5 metra. Niesamowita sprawa i pozostaje żałować tego, co zrobił Fis następny. To jest ten aktualny rekord, tak. Tak, tak. 253,5 metra, a następnie przebudowa profilu tego obiektu w Vikersund. Właściwie w tej chwili nie jest już największą skocznią świata. Widzieliśmy skok na 249 bodaj metrów Krafta zupełnie niedawno. Stracił gogle, zarył głową. Wypłaszczono ten obiekt. Myślę, że w tej chwili Vikersund Bakken podobna jest bardziej do skoczni na Kulm niż do Planicy. Ten rekord będzie już niedługo miał ile? 7 lat, prawda? 2017-2024, tak. Gdzie i kiedy możliwe jest pobicie tego rekordu Stefana Krafta 253,5 metra? Panie Wiktorze. Bardzo chętnie powiedziałbym, że tutaj podczas tych Mistrzostw Świata w lotach, natomiast będzie o to naprawdę bardzo ciężko. Chociaż też będę tutaj troszkę bardziej wstrzemięźliwy, bowiem przechadzając się po skoczni w Wiśle przed Pucharem Świata, mówiliśmy wspólnie, Maćku, no ciężko tu będzie wylądować. Ponad 140 metrów. A jednak Bellinger pokazał, że to jest możliwe. Tak. Dokładnie tak, więc w skokach narciarskich nigdy nie można być niczego pewnym do samego końca, ale no tutaj będzie naprawdę o to bardzo ciężko. Wczoraj byłoby jeszcze ciężej, bowiem no na zeskoku panowały bardzo trudne warunki. Na szczęście przez te doby organizatorzy tutaj, wydaje się, sprostali zadaniu i Szukamy natchnienia. Ryu Kobayashi, 252 metry, Planica. Wiele rzeczy musi złożyć się na tak piękny i długi lot. Skocznia i profil, absolutnie tak, ale też i warunki pogodowe. To wszystko odgrywa ogromną rolę w tym szybowaniu w powietrzu. Tutaj są dwie rzeczy chyba najistotniejsze. Ta, którą właśnie oglądaliśmy w przypadku Ryoju.
prędkość. Prędkość w dolnej części ze skoku. Jeżeli popełnisz błąd w powietrzu za progiem, wytracisz ją, nie będzie z czego odlatywać. A druga kwestia, którą tutaj pięknie Ryoyu Kobayashi pokazał, to jest utrzymanie sylwetki w locie do samego końca. Byli zawodnicy tacy jak Janne Ahonen, 240 metrów jeszcze na starej wersji letalnicy i on spadał z wysoka. Przestraszył się, bo byłoby jeszcze dużo dalej. Groziło to kalectwem. Spadł z wysoka. Ten kąt wejścia w zeskok był zupełnie większy, a tutaj do samego końca w pozycji. Oczywiście przysiadł, ale tylko w ten sposób da się te skoki ustawać. Perfekcja od pierwszej do ostatniej sekundy, a nawet od początku do ostatniego ułamka sekundy, tak należałoby powiedzieć. Inaczej się nie da. Dokładnie tak. Ja mówiłem wcześniej, że skocznie do lotów narciarskich są w stanie pewne błędy na progu wybaczać i można wiele nadrobić lotem. Ale w przypadku rekordów świata, tak jak powiedziałeś, perfekcja odpuszczenia się z belki przez wybicie, przez lot i podejście do lądowania, do samego lądowania. W Szczyrku dyskutowaliśmy o tym, czy rekord Krzysztofa Lei jest możliwy, czy nie. Skocznia zdecydowanie mniejsze oczywiście, ale wspominaliśmy tam, że on to właśnie trzymał do samego końca przeciągnięty i to jest bardzo istotne. Mówiłeś o Ahonenie, ja pamiętam oczywiście też, na pewno panowie pamiętacie, skok Rumorena z 2005 roku, te 239 metrów. Ale utrzymał do końca wtedy. Właśnie. Śmiem twierdzić, że nie. On trochę zaczął wcześniej lądować, ale z drugiej strony nie pozwolił na to, żeby go za mocno wcisnęło i nie pozwolił, żeby te nogi się za bardzo ugięły. On po prostu musiał zrobić beton z tych nóg. Więc też jest ważne, żeby mieć szalenie mocne nogi, ale już na tych odległościach i tutaj przy tym profilu skoczni trzeba trzymać do samego końca. To jeszcze jeden rekordowy skok. To jest rekord Polski w długości skoku lotu narciarskiego. Jak oglądamy ten obrazek z Kamilem Stochem w roli głównej, to jeszcze bardziej ubolewamy, że nie będzie go tutaj podczas tych dwóch konkursowych dni. Łezka się wokół kręci, 251,5, jeszcze wtedy w takiej sekwencji kapitalnej, bo Kraft chwilę wcześniej 251, jaka odpowiedź będzie na to Polaka, pół metra dołożył. Później, nie wiem czy będzie to widać tutaj akurat w tym obrazku, natomiast gdy przechadzał się Kamil po mix-zonie, delikatna plama wilgoci na pośladkach. Ale Kamil zapytany o to, czy przysiadł, mówił, ja żadnej plamy nie widzę. Sędziowie też nie widzieli. Rekord oczywiście ustany, zaliczony. Później jeszcze pół metra dołożył do tego Ryoyu Kobayashi. Jeden z piękniejszych skoków Kamila, bez wątpienia, w całej karierze. Tak, świetny konkurs wtedy, pamiętamy, oczywiście, że tak. No czekamy na emocje konkursu na Kulm. Mając świadomość tego, że Mistrzostwa Świata to jest wyjątkowa impreza w tym sezonie, absolutnie najważniejsza i to też mamy w głowie, że wszyscy przygotowywali się, myślę, no głównie do tej imprezy. Jeśli ktoś budował szczyt formy, to właśnie planując na te styczniowe dni, na końcówkę stycznia. Tak, no właśnie te ostatnie tygodnie tutaj przygotowania były kluczowe, aby te nogi były w odpowiednim stanie, często mówimy wyświeżone na te konkursy tutaj i żeby zawodnicy byli po prostu w odpowiedniej formie. Trenerzy z pewnością mieli zagwozdkę, kiedy trenować. Ostatni okres był bardzo intensywny, turniej czterech skoczni. Po turnieju czterech skoczni drobna przerwa i zaraz polski turniej. Po polskim turnieju na przykład Słoweńcy trenowali, ale Polacy no stawili na odpoczynek, powiedzmy, nie skakali na skoczni. No i cóż, zobaczymy, jak te szachy ostatnich kilku tygodni rozegrają się tutaj. Nie jest to oczywiście koniec tego sezonu, potem jeszcze jest ważna walka w następnych tygodniach, jeśli chodzi o kryształową kulę Pucharu Świata. Tak. No ale impreza docelowa jest tutaj. Drodzy Państwo, jeszcze jeden element tej układanki to jest oczywiście sprzęt i stroje. Michał Chmielewski specjalnie dla Państwa, dla widzów TVP Sport sprawdził ten temat. Głównie to, jak ten sprzęt się właśnie sprawdza. Otóż to, proszę spojrzeć. Przyglądamy się kontrolerowi zwyczajnemu. Mamy szczęście, to rzadki gatunek. W tym okresie często migruje. Każdego tygodnia można go spotkać w innej lokalizacji. Kontroler zwykle spędza zimę w ukryciu. Do tego upodobał sobie zwłaszcza kontenery. Dopiero w środku pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Ten gatunek wychodzi jedynie, aby polować. O, właśnie obserwujemy jego atak. Ofiara jest starannie dobierana. To efekt długiej analizy. Tym razem padło na naszą ekipę filmową. Cześć, Christian. Jestem gotowy, by być twoim manekinem.
Cel na dziś: sprawdzić, jak działa magia skanery ciał skoczków, a potem je oszukać. Krok pierwszy, założenie konta. Tu mają je wszyscy skoczkowie. Wpisz swoje imię, nazwisko i rok urodzenia. Zawsze przed użyciem system automatycznie się kalibruje. To, co musisz zrobić na pewno, to zdjąć z siebie te ciuchy. Ile uważasz? Skoczkowie już nie. Oni są skanowani wyłącznie w slipkach. Aha, i na pewno bez tych butów. Christian, widzimy dobrze, co to jest, ale wytłumacz. Po co to kupiłeś? Tak, to elastyczne majteczki do biegania. Zrozumieliśmy, że skoczkowie nie mogą nosić na skanerze bielizny, którą uszyli sami w domach i tak dalej. Bo ona może mieć różny kształt, jeśli wiesz, o czym mówię. Niektóre są po prostu za duże. Chcemy mieć jednakowe, kontrolowane pomiary. Pomiar tego wymaga. Kiedy to sobie uświadomiłem, wymyśliłem taki pomysł. Poza tym procesowi przygląda się teraz jeden i ten sam lekarz. Tak jest uczciwie. Pozwólcie, że ja tej przyjemności dziś sobie odmówię, ale dobrze. Żarty na bok. Stań na szarych znacznikach, opuść swobodnie ramiona, potem patrz prosto przed siebie. Tutaj? Po prostu, prosto. I najważniejsze, nie ruszaj się, bo zrobimy najpierw pomiar balansu ciała. Dobrze, mamy to. Teraz rozsuń stopy szerzej. Szerzej, szerzej. Jak? To 30 cm, tak mierzymy krok kombinezonów skoczków. Złap się uchwytu. Z drugiej też. To zajmie 15 sekund. Obrócisz się wokół własnej osi. Nie ruszaj ciałem, tylko oczami. Dobrze, to wszystko, dzięki. To już? Tak. Teraz musimy zaczekać 2 minuty. Stworzy się w komputerze twój awatar. Skaner wykonał ci kilkaset zdjęć. Teraz to wszystko przeliczy. Na tej podstawie sprawdzimy każdy obwód i rozmiar, który masz. Christian, to jestem naprawdę ja? Tak, nie mam wątpliwości. Nie wyglądam podobnie, ale widać jakieś resztki mięśni, więc chyba nie ma tragedii. Mierzysz według pomiaru 189 cm, ale tak naprawdę 190. Nawet jeśli nie stoisz prosto, z głową wysuniętą z przodu możemy to obliczyć. To wielka zaleta tego systemu. Przed nim nic się nie ukryje. Możemy cię obejrzeć dookoła. To jak topografia, jak mapa. Tu się wyświetli, które części ciała starałeś się wysunąć, a które ukryć. To musi być szczegółowe, bo system oryginalnie powstał dla fizjoterapeutów. Dzięki niemu wiedzą, czy leczenie i rehabilitacja pacjentów przebiega prawidłowo. Do celów skoków używamy jej, stawiając skoczków w identycznej postawie. Dzięki temu to fair. Ile właściwie wiedzy o mnie ma już ten skaner? O, to setki danych, ale te wyślę ci później mailem. Nie wszystkim należy się chwalić w telewizji. Teraz szczerze, Christian, czy ja mogę to oszukać? Głowa jest zgarbiona 21,1 stopnia. To powód, przez który system wskazał 2 czerwone lampki w tym zakresie. I nie zaliczył ci tego pomiaru. Przykro mi. Mamy kąty twoich nóg. Masz czerwone światła przy szyi, bo być może próbowałeś się zgarbić. Dobrze, teraz wykiwam ten twój skaner. Bardzo proszę, zawodnicy i tak mają 2 próby. W drugiej od razu wiedzą, co należy poprawić. Próbujmy. Tu głowa nieco w górę, kolanko trochę zegniemy. Nie zorientuję się, to na pewno ma jakieś wady. Nic z tego, Michał. Miałeś w kolanach kąt 5 stopni. Wcześniej to było mniej niż 1%. Chciałeś się obniżyć, ale to od razu widać. Patrz na swoją szyję. Nie ze mną te numery, to widać. To już nie przejdzie. This is not possible anymore. Niby wszystko pięknie, z komputerem nie zawojujesz. Problem polega na tym, że skaner używany jest raz w roku, zwykle latem. Na skoczniach nie ma go. Tu działa już ręka Katola. How to compare the results from the computer? Jak porównać rzetelnie wyniki z tego skanera z tym, co później własnoręcznie sprawdzasz w trakcie konkursów? To obecnie są narzędzia wspomagające nawzajem, a nie takie, które mogą być wymienne. Wkrótce się to zmieni. Za 1,5 roku chcemy już mierzyć skanerem wszystkich skoczków w strojach przed skokiem. Każdego z nich. Te wyniki porównywalibyśmy do danych w bieliźnie. To pozwoli nam ustalać, czy ich wymiary sprzętu są w porządku. Pokażę to zielone światło. To byłoby świetne. Byłoby, zresztą nawet zespoły chcą tego rozwiązania. Wiecie, moją rolą tu nie jest być lubianym przez wszystkich. Ja mam zagwarantować sprzętową równość, a przez to również sprawiedliwą rywalizację.
Nie wiem, czy zostanę profesjonalnym sportowcem, ale taką wiedzę warto mieć. Christian. Podsumowując, czy ja po takim pomiarze mam szansę być profesjonalnym zawodnikiem? Najpierw popracuj nad postawą, żebyś przeszedł kontrolę. No, to uprzejmości uprzejmościami, teraz kontroler wraca do polowania. Sezon w pełni. Jedno jest pewne, że w studiu TVP Sport Michał Chmielewski prezentuje się znakomicie, zeskanowany, ale to nie jest awatar, to jest prawdziwy Michał Chmielewski. Nie bolało. Nie bolało i obaj mieliśmy to samo doświadczenie, bo Wiktor też tak był skanowany. 15 sekund właściwie jest po wszystkim. Jedynie z twarzą miałbym pewien kłopot, nie rozpoznałem w niej siebie, ale później po przyjrzeniu się temu awatarowi faktycznie, no, patrzysz w lustro, widzisz mniej więcej to samo. Niezwykłe urządzenie. Duch fair play to jest jeden cel, któremu służą takie badania, bezpieczeństwo na tej skoczni. Co jeszcze? Sądzę, że o pełnym sukcesie będziemy mogli mówić dopiero wówczas, gdy faktycznie spełni się ten plan, o którym Christian mówił, że skoczkowie będą mieli pomiar w skanerze zarówno w samej bieliźnie, w tych kusych majteczkach, które mieliśmy okazję obejrzeć, jak i później w pełnym kombinezonie, bo to da brak możliwości wątpliwości u zawodników. Jeżeli tak się stanie, super. Tylko, że to też będzie wymagało czasu przed skokiem, żeby wszyscy zawodnicy, cała pięćdziesiątka brała udział w tym przed rywalizacją. To było testowane w Sapporo. Faktycznie zawodnicy potrzebowali około 20 minut więcej przed skokiem, żeby być już w pełnym rynsztunku. Technologia tu wkracza, w każdym sezonie pojawia się coś nowego i dobrze i to jest pewnie sytuacja rozwojowa. My jesteśmy na KUL w Bad Mitterndorf i spoglądamy raz na skocznie, dwa na prognozy pogody, a trzy doświadczamy tego deszczu. Dzisiaj nie wiatru, a deszczu, ale też i temperatury, bo od dziś do niedzieli ma być po prostu ciepło jak na tę porę roku właśnie w Styrii. Jutro i w niedzielę, szczególnie w niedzielę zapowiadana jest wysoka temperatura, bo nawet 10 stopni Celsjusza. I teraz pytanie, jak ten zeskok, który mamy tuż za nami, jak on może, jak wytrzyma te warunki pogodowe? Chyba głównie temperaturę. No w tych czasach niestety organizatorzy bardzo często muszą się mierzyć z wysokimi temperaturami. Wiemy, że w Wiśle, kiedy odbywały się inauguracje Pucharu Świata, tam nawet nie było jak naśnieżyć w sposób, już nie mówię, nawet naturalny. Często pewnego roku były tam nawet zwożone ciężarówki. Tak, pamiętamy. Nowego Targu czy gdzieś. No jest to szalenie trudne, ale te skocznie da się utrzymywać. One są nieraz czymś posypywane, żeby to troszeczkę zmrozić. Wczoraj było bardzo twardo na zeskoku. I to było niebezpieczne. Było dużo nierówności. Przez noc organizatorzy uporali się z tym i bardzo dobrze, ale teraz ten zeskok wygląda na dosyć miękki. Kiedy on jest twardy, to przy dodatnich temperaturach on nie stopnieje tak szybko. Ale kiedy się robi miękki, to nie dość, że tworzą się nierówności na zeskoku po oddaniu kilkudziesięciu skoków i robi się niebezpiecznie, no to jeszcze tego śniegu po prostu z zeskoku ubywa. Mam nadzieję, że organizatorzy uporają się po raz kolejny na kolejne dni i wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Miękki zeskok niedobrze, twardy, taki zabetonowany też niedobrze i te temperatury wysokie, o których mówiłem, to będą temperatury w trakcie dnia oczywiście, natomiast nocą prognozowane są ujemne, minusowe temperatury. I rano pewnie ten zeskok będzie bardzo, bardzo twardy. Rozmawiałem z Jurgenem Winklerem, który odpowiada za przygotowanie skoczni. Wspomniał, że gdzieś tu wysoko w górach mają 2000 metrów sześciennych śniegu gotowego do zwiezienia tutaj. Jeżeli będzie trzeba, to będą pracowali całą dobę. Podstawowym problemem jest nie to, co na wierzchu, ta warstwa, na której lądują zawodnicy, ale to, co jest pod spodem. Winkler wspominał o tym, że gdy tylko przychodziły tutaj mrozy w grudniu, oni starali się stworzyć tę skorupę lodową, na której śnieg łatwiej utrzymywał. Tylko przy takich temperaturach, jeżeli śnieg zaczyna się topić, on może spływać dołem i wtedy nie będzie tej skorupy i wtedy będzie problem, co zrobić z miastem. Możecie to zastopować, nie roztaczajmy takich wizji przed widzami TVP Sport. Mamy nadzieję na emocjonujące serie konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, a ten dwudniowy konkurs indywidualny będą dla Państwa komentować Stanisław Snopek i Mateusz Leleń.
Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdybyś chciał sprawdzić, to mniej więcej tak będziemy komentować. Mateusz. Punkt konstrukcyjny na 200 metrze. Rozmiar skoczni 235. No to czekamy, czekamy na sygnał od Łukasza, o której mniej więcej. No mniej ludzi niż w Wickersu, nie jednak. No spokojnie, niech się podliczy. Pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Nie ma skoczka, który powiedziałby, że ich nie lubi. Ani, że się ich nie boi. 5 sekund do setki. Blisko ćwierćkilometrowe odległości. Ostateczny sprawdzian techniki i odwagi. Kto zdoła poskromić mamuta? Mistrzostwa Świata w lotach od 25 do 28 stycznia w TVP Sport. TVP Sport. Selekcjonerem, który jako pierwszy wywalczył z piłkarską reprezentacją Polski seniorów awans na Euro, był A. Kazimierz Górski, B. Leo Benhaker, C. Paweł Janas, D. Franciszek Smuda. Prawidłowa odpowiedź? B. Leo Benhaker. Słynny holenderski szkoleniowiec, zanim objął stery polskiej kadry, prowadził m.in. Ajax Amsterdam i Real Madryt. Z reprezentacją Polski, z którą pracował w latach 2006-2009, awansował na Mistrzostwa Europy w 2008 roku. Ze zwycięskich eliminacji najdłużej będziemy pamiętać udane starcia z Portugalią i bramki Eusebiusza Smolarka. Sam turniej nie był udany. Polacy zdobyli zaledwie jeden punkt i zajęli ostatnie miejsce w grupie. Największy i najdłuższy włoski maraton narciarski. Tytaniczne 70 km po alpejskich szlakach. Ski Classics. Es ist die sechste Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm. Alles hat 1975 begonnen mit einem gewissen Herrn Karel Kodejska aus der Tschechoslowakei. Damals übrigens war das Skifliegen noch ein... Let's fly! Franz Neuwendner und ging an Andreas Felder. Und nochmal 10 Jahre später, das Erlebnis schlechthin. Wir haben heute schon mal mit einigen Fans drüber gesprochen. Andi Goldberger wurde Weltmeister hier in Österreich. Auch wirklich soll und wie jetzt. Das sind die beiden letzten Titelträger. Noch gute 5 Minuten, bis es losgeht mit der ersten Entscheidung am Kulm. 5 minutes left until the first decision of today.
von einer Linie, Viktor Stolz nach oben, Maxi Limowitz, tolle Bilder für den URF, auch die Scheinbereich, wenn man da nach oben blickt, rund um Sandro Pertile, die voll. Ósme Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Czas zacząć. Przed nami dwudniowa rywalizacja w czteroseryjnych zawodach indywidualnych. Na zmagania w Tauplitz, Bad Mitterndorf zapraszają Stanisław Snopek i Mateusz Leleń. 47 skoczków na liście startowej. Nie dało się tutaj rozegrać kwalifikacji. Wiemy, że w czwartek problemy, jeśli chodzi o pogodę. Dziś już znacznie lepiej. Wiatr nie powinien być tutaj większym problemem. Pada deszcz, co akurat nie jest najlepsze dla zeskoku, no ale wydaje się, że ta rywalizacja dziś absolutnie nie zagrożona. Za nami dwie serie treningowe, po którym niektóre ekipy ograniczyły skład do tego dopuszczalnego. Na przykład w polskiej ekipie nie mamy Kamila Stocha. Zobaczymy z numerem 20 Pawła Błąska, z 26 Aleksandra Zniszczoła, z 29 Dawida Kubackiego i z 30 Piotra Żyłę. Zatem te trudne wybory już za trenerami. Zawsze Mistrzostwa Świata w lotach rozpoczynają się, przynajmniej tak jest w ich harmonogramie, od dwóch serii treningowych. No i tutaj trenerzy musieli rezygnować. Dwóch Austriaków odrzuconych padło na Czofeniga i Aignera. Japończycy postanowili, że nie będzie tutaj Takeuchiego. No odrzucali też Niemcy, Norwegowie, Słoweńcy, Amerykanie. Natomiast za nami te dwie serie, o których wspomniałeś. No i tam między innymi piękny lot Timiego Zajca, który w tym sezonie być może w nie najwyższej formie, ale 238 metrów w drugiej serii treningowej. No jak na razie było skokiem dnia. Po raz szósty skocznia Kulm gości Mistrzostwa Świata w lotach. Te rozgrywane są od 1972 roku. No tu po raz ostatni rywalizowano 8 lat temu, no ale wypadł Harachow, który właściwie powinien te mistrzostwa w tym roku organizować, no bo skocznia w Harachowie no niestety na razie nie nadaje się do skoków narciarskich ponownie, więc gościmy tutaj na Kulm. W 2016 roku wygrał tutaj Peter Preutz, którego także dzisiaj zobaczymy. No a w ogóle mamy na liście startowej 7 medalistów poprzednich Mistrzostw Świata, w tym Mistrza Świata z 2010 roku, Simona Ammana, no oraz całą trójkę z poprzedniego czempionatu na tych największych skoczniach do lotów, który odbył się przed 2 laty w Vikersund w Norwegii. Tam wygrał Mariusz Lindwik przed Timi Zajcem i Stefanem Kraftem. Stefanem Kraftem, który w Mistrzostwach Świata w lotach dwukrotnie zdobywał brązowe medale, a który teraz w tym roku lider Pucharu Świata w znakomitej formie. No też niedawno oglądaliśmy go przecież w Zakopanem, gdzie wygrał. I on tutaj jest głównym faworytem do złota, faworytem gospodarzy, faworytem Austriaków. No ale na pewno o ten złoty medal nie będzie mu łatwo, dlatego że wielu innych zawodników także będzie chciało go tutaj pokonać. Jest przecież Ryoyu Kobayashi, który tak doskonale zbudował formę na pierwszą z najważniejszych imprez sezonu, czyli na turniej czterech skoczni. Tam Japończyk okazał się bezkonkurencyjny. Dziś na pewno on w gronie kandydatów do medalu. Na pewno też Andreas Wellinger, drugi we wspomnianym turnieju czterech skoczni, a także drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale jesteśmy przecież na obiekcie do lotów, a to powinno sprzyjać między innymi Słoweńcom. Domen Preutz, Timi Zajc, no oni na pewno mogą pokusić się tutaj o miejsce w ścisłej czołówce. Wspominałeś, że to 28 mistrzostwa. W dotychczasowej historii złote medale Mistrzostw Świata w lotach zdobywali skoczkowie z ośmiu państw. Siedmiokrotnie Niemcy, czy to z NRD, czy z RFN, czy z połączonych Niemiec. Pięciokrotnie wygrywali Norwegowie, czterokrotnie Austriacy, trzykrotnie Szwajcarzy. Po 2 złote medale zdobyli skoczkowie z Finlandii, Japonii, Słowanii i Czech. Nigdy po złoty medal Mistrzostw Świata w lotach nie sięgnął skoczek z Polski. I czy to się zmieni w tym roku? No, chcielibyśmy bardzo, ale patrząc realnie, szanse na to są nikłe. Wydaje się, że miejsce w top 10 na koniec tych czterech serii byłoby już sukcesem polskiego zawodnika. Taki mamy sezon 2023-2024. Natomiast obiecujące dzisiaj wyniki Aleksandra Zniszczoła. 7 w pierwszym treningu, 19 w drugim. Skoro loty, to Piotr Żyła, on zawsze zyskuje. Na pewno stać go tutaj na niezły rezultat. W konkursie też oczywiście Dawid Kubacki, a także Paweł Wąsek, który akurat uczy się lotów.
to zawodnik 25-letni, ale jeszcze z niezbyt dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o obiekty mamucie. Niewątpliwie medal dla Polski byłby bardzo przyjemną niespodzianką, czy to indywidualnie, czy drużynowo. Przypomnijmy, do tej pory tylko dwa medale indywidualnie. Kamil Stoch w 2018 roku, medal srebrny. No i Piotr Pijas dawno temu, w 79 w Planicy, medal brązowy. Dwukrotnie też nasza drużyna zdobywała brązowe medale w konkursie drużynowym. Ale rozpoczynamy Mistrzostwa Świata 2024 z numerem pierwszym Jevhen Marusiak. Skoczek z Ukrainy. Jego rekord życiowy z ubiegłego roku z Planicy to 213,5 metra. Ładnie, stabilnie w powietrzu. No i niezły skok Marusiaka na otwarcie tych mistrzostw. Gdzieś tam w okolice tej pierwszej czerwonej linii. No a powiedzmy, bo chyba jeszcze o tym nie mówiliśmy. Tutaj skocznia Kulm. Rozmiar tego obiektu. Punkt K. Najpierw może rozpocznijmy na 200 mekrze, a rozmiar Hillside na 235, czyli ta druga przerywana linia. Z 23 platformy rozpoczęliśmy pierwszą serię konkursu o Mistrzostwo Świata. No i z niej skoczek z Ukrainy wylądował na 195 metrze. Noty za styl po 16,5, 1,17, łączna nota 170. Tutaj przypomnijmy, za każdy metr powyżej punktu K jest dodatkowo punkt i 0,2, poniżej oczywiście ten punkt i 0,2 są odejmowane. Wysoka, dość belka startowa, patrząc na to, jak to wyglądało w treningach. I to jest okazja na daleką próbę tego zawodnika. Robin Pedersen, on dzisiaj zaczął od 5. miejsca na pierwszym treningu. Powołany do kadry, dobrze skakał w Pucharze Kontynentalnym. Ma w sobie gen lotnika Pedersen i odlatuje. Będzie piękny lot i tak też się dzieje. Gdzieś chyba około 220 metra poleciał Robin Pedersen. To już skoczek doświadczony. W tym roku 28 urodziny. 219,5 metra. Jak było z wiatrem, nieznaczne ruchy powietrza. Będzie dodatek 1,7 punktu. Aleksander Sztegl zadowolony. No, on dzisiaj mógł wystawić 5 zawodników, bo mają obrońcę tytułu Mariusza Lindwika, a Robin Pedersen obejmuje prowadzenie. No i myślę, że tym skokiem zapewnił sobie już awans do kolejnych serii, do których awansuje tylko czołowa 30 po tej pierwszej części rywalizacji. Witalij Kaliniczenko, drugi ze skoczków ukraińskich, urodzony w Worochcie. Jego rekord życiowy poniżej 200 metrów, 195,5 z Planicy sprzed 4 lat. No, jakieś tam drobne problemy tuż przed progiem. No i to przełożyło się na jego zupełnie nieudany skok. Może w powtórce będzie można przeanalizować, czy coś go tam zatrzymało. Może przy dojeździe na pewno go to rozproszyło. On dzisiaj w seriach treningowych 142,5 i 138, a teraz krócej, zaledwie 127 metrów. Tutaj profil ten skoczni jest dosyć nietypowy, bo można powiedzieć, że początek jest dosyć płaski. Właściwie ta bula gdzieś tam występuje dopiero na 120 metrze, a później taka studnia w dół. Jak przeleci się za ten 120, to później, jak złapie się noszenie pod narty, można już daleko poszybować. No i mamy pierwszą dyskwalifikację. No, niestety dotknęła ona Sabirjana Muminowa, dwóch Kazachów na liście startowej, ale jednego z nich w ogóle nie zobaczymy. Tak, to już ta kontrola na górze skoczni wyeliminowała Kazacha. Mamy za to Naokiego Nakamurę. No dzisiaj walka o miejsce w japońskiej kadrze. Takeuchi kontra Nakamura. Wygrał ją Nakamura, chociaż on w treningach 141,5 i 143,5 metra. W zawodach jest dalej, okolice 180 metra. Ale to jest słaby lot i wydaje się, że będzie miał olbrzymie problemy Nakamura, by awansować do 30, która wystąpi w drugiej serii, a także w zaplanowanych na jutro 3. i 4. rundzie zmagań. 179 metrów, no będą walczyli na pewno o to, by Nakamura jednak trochę odbudował formę na niedzielną drużynówkę. Na razie 3. wynik. Przypomnijmy, 47 zawodników przystępuje do tej pierwszej konkursowej serii. Po niej odpadnie aż 17, a zatem tu rywalizacja będzie ostra. No, takie zadanie, aby awansować do tej czołowej 30, pewnie to jest dość trudne dla Fajta Ardy i Pciolu, którego oglądamy. Jedynego skoczka z Turcji na liście startowej. 47 niedawno w Zakopanem. 35 na poprzednich Mistrzostwach Świata w lotach w Vikersund. Turek już w powietrzu, niezła prędkość podczas odbicia, trochę go zniosło na prawą stronę, patrząc z jego punktu widzenia. No i niezbyt daleko poszybował, to tylko gdzieś okolice 160 metra. No, za mało, aby awansować do tej finałowej 30. Jego rekord życiowy tu z tego obiektu, z Kulm, z ubiegłego roku to 209,5 metra. No, taki wynik, no, dawałby mu jakieś szanse na awans do 30, no, ale te 162 metry, które dzisiaj uzyskał, raczej takiej nadziei nie zostawiają. Na liście startowej
mamy 10 rekordzistów swoich krajów. Z tych takich bardziej znanych brakuje Roberta Johanssona, rekordzisty Norwegii, 252 metry, i Markusa Eisenbichlera z Niemiec, no i Kamila Stocha, rekordzisty Polski, 251,5 metra. Jest za to rekordzista Stanów Zjednoczonych, Kevin Bickner. 244,5 metra. To był jego pamiętny skok z Vickersund z 2017 roku. Dobra prędkość najazdowa, 100 km na godzinę. Ale jest obecnie w słabej formie Kevin Bickner. W tym sezonie w Pucharze Kontynentalnym najlepiej w drugiej dziesiątce w Innsbrucku. No a wiadomo, gdy nie ma tej dobrej formy na skoczniach dużych, no to też ciężko niezwykle dobre występy na obiektach mamucich. 165 metrów Amerykanina, zatem 3 metry dalej od Fatih Hardy i Pcioglu, jeśli porównywać ich dwóch akurat, natomiast no, kolejny słabszy skok. Niskie noty sędziowskie, czwarte miejsce. No na razie, tak jak układały się długości skoków, taka jest też kolejność na liście wyników. Robin Pedersen z Norwegii prowadzi, 219,5 metra, Jevhen Marusiak drugi, a teraz Sandra Hauswirth ze Szwajcarii. Mamy na liście startowej 4 Szwajcarów, 9 państw tutaj występuje w 4-osobowych składach, a właściwie jedno z nich, Norwegowie, nawet w 5, bo oni mają mistrza świata Mariusa Lindvika i jako jedyni mogli wystawić 5. zawodnika. Sandra Hauswirth, zupełnie niezły rekord życiowy z planicy z 2021, 237 metrów. Też go zniosło trochę na prawo, tutaj walczy do końca odległość, no i to może się opłacić, oby tylko się tu zmieścił przed bandą. No z niepokojem patrzyłem na to, co się dzieje w powietrzu. Szwajcar tak dość blisko tej bandy wylądował. Widzimy, że też tak do końca nie jest zadowolony. Czy to, co uzyskał, ta odległość, czy to wystarczy, aby się zmieścić w 30, czy nie wystarczy? Zobaczymy, 190 metrów. No, na razie pewnie będzie trzeci. Marusiak miał wiatr w plecy 30 metra na sekundę. Niemal bezwietrznie było podczas skoku Szwajcara, więc nie będzie miał tych dodatkowych punktów. I w tej sytuacji tutaj głównie odległość będzie decydować. To lądowanie też można mieć sporo do niego zastrzeżeń. No i jest trzeci oczywiście z zawodnikiem z Ukrainy. Nie wygrał. A teraz najprawdopodobniej najsłabszy uczestnik tych zmagań. Nikita Dewiatkin. On przyjeżdżał tutaj z życiówką 131 metrów. Bardzo małą. Dzisiaj ten wynik poprawił na 136 w treningu. Niska prędkość najazdowa Kazacha. No i skok na spodziewaną odległość. To może dziwić generalnie wybór trenera Kazachstanu. Nie przyjechali tutaj Wasiliew i Nazarenko. A w tej próbie 137,5 metra. Zatem nowy rekord życiowy Dewiatkina. Jeżeli mamy szukać plusów. No z minusów jest to odległość bardzo skromna, choć lepsza niż Witalia Kaliniczenki. Ostatni, więc pewnie Kazach nie będzie. No i na osłodę ten rekord mu zostanie, no bo już więcej go raczej oglądać nie będziemy. Kazachstan nie ma też drużyny, którą moglibyśmy w niedzielę oglądać w rywalizacji drużynowej. No i dyskwalifikacja kolejna, jeszcze przed startem, dotknęła Włocha Andrea Campreghera, który debiutował na mamucie. 154,5 w drugim treningu, to jego rekord życiowy. A teraz Andrew Urlaub przystąpi już do pierwszej serii konkursowej. Rekord życiowy Amerykanina to 172,5 metra. Dzisiaj w treningach 131,5, 154,5. To nie były imponujące odległości. No ale zobaczmy, jak będzie w tej serii konkursowej. Dobra prędkość na progu. Trochę niespokojny lot. No i dość szybko wylądował przed 160 metrem. A zatem pewnie dołączy do tej grupy skoczków, których już w kolejnych seriach tutaj nie zobaczymy. 154,5 to dokładnie odległość zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. W sezonie Pucharu Świata 4 punkty na jego koncie. 51 w tej klasyfikacji w Zakopanem w minioną niedzielę w konkursie indywidualnym na miejscu 48. Tutaj 154,5 to jest jak na razie 7 odległość. No i 7 też lokata skoczka ze Stanów Zjednoczonych. Kolejny z reprezentantów USA, Eric Belshaw. On dzisiaj w treningu poprawił rekord życiowy. 202,5 metra, o pół metra poprawił wynik, który uzyskał w planicy. Ładna pozycja w locie, co to da Belshawowi? A i walczył, no i mamy niestety upadek. Chyba przeszarżował, za bardzo chciał wyciągnąć jeszcze dodatkowe metry z tego lotu. No i kończy się to wszystko niestety upadkiem Amerykanina.
No, wydaje się, że nie ucierpiał poważnie Belshaw. Natomiast jest duży zawód u Amerykanina. 191,5 metra. Tak, po tej dzisiejszej serii treningowej na pewno miał większe aspiracje. Rekord życiowy, o którym wspomniałeś. No a teraz straci sporo punktów, no bo to w notach za styl będzie poniżej 10 punktów u każdego z sędziów. Na szczęście nic mu się nie stało. Można powiedzieć, że ten upadek taki był cały czas kontrolowany. Zobaczmy raz jeszcze, jak do tego doszło. Walczył ambitnie o każdy metr. No i zobaczymy, czy to się opłaci. Pewnie te straty jednak za upadek będą zbyt duże, aby myśleć o miejscu w serii. W seriach kolejnych tych zawodów. No około 30 punktów straci, jeśli chodzi o noty sędziowskie, Eric Belshaw. Jeszcze raz będziemy oglądali jego upadek w tej chwili. No właśnie, to podejście do lądowania przeszarżowane. Został na jednej narcie, no próbował jeszcze się uratować, ale było już za późno. No, mamy pierwszy upadek, ale nie spowodowany warunkami. To przyczyną nie był tutaj wiatr czy jakieś inne warunki atmosferyczne, a jedynie błąd zawodnika popełniony podczas lądowania. No ale na szczęście sam o własnych siłach opuścił zeskok skoczni. Krótka przerwa, być może trzeba tam będzie wyrównać zeskok w miejscu, gdzie upadł Eric Belshaw i za chwilę będziemy kontynuować rywalizację w pierwszej serii Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. No tam podeszła do niego Silje Regine Bratten z ekipy norweskiej, która także pomaga przecież skoczkom amerykańskim, a także Artiemu Aigro z Estonii. No Eric Belshaw mimo tego upadku na miejscu piątym wyprzedził choćby swojego rodaka Kevina Bichnera, od którego skoczył oczywiście dalej, no ale ten upadek pozwala mu zachować piąte miejsce i jeszcze może jakieś drobne nadzieje na awans do finałowej trzydziestki. Zobaczymy, jak poradzą sobie kolejni zawodnicy. Na razie przedskoczek tutaj przetestował warunki panujące na skoczni. No i za chwilę powinien się pojawić kolejny na liście startowej, czyli pierwszy z czwórki Finów, Etu Nusjainen. No Belshaw po tym skoku jest za Nakamurą, co po samych treningach wydawało się mało realne, no bo tam potrafił 60 metrów dalej skoczyć Amerykanin od Japończyka. Etu Nusjainen dzisiaj trafił numer 13. Są nasi Piotr Żyła, Dawid Kubacki. Obserwują na razie, co się dzieje na skoczni. Wszystkich oczywiście trochę zmartwił upadek kolegi. Zawsze skoczkowie mocno to przeżywają, gdy któremuś z nich przydarzy się upadek na skoczni. Widzimy też, że aktualnie ten wiatr jakby troszeczkę się nasilił. Chociaż no, w żadnym punkcie nie przekracza 2,5 metra na sekundę. Tyle, że troszkę kołuje tutaj na dole z tej prawej strony. Tak teraz jakby to tłumaczył, dlaczego skoczkowie trochę znosi ich na prawo. No bo tam więcej wiatru pod narty i tam można poszybować dalej. Choć nie wiem, czy oni odbijając się z progu akurat zdają sobie z tego sprawę, że wiatr pod narty jest po prawej stronie ze skoku. No ale widzimy, że belka będzie obniżona. Z 22 odbija się Etu Nusjainen. 5,5 punkta zatem już na jego koncie. W powietrzu. No on tutaj ładnie centralnie szybuje, ale też dość krótko. I za 160 metrem wylądował, a przecież tak ładnie tu się prezentował w treningach. 196,5 w pierwszym. Dwa lata temu w Vikersund był 26, awansował do 30. A teraz tylko 168 metrów zawodnika, którego rekord życiowy z Oberstdorfu to 223,5. No i to może być za mało, aby do tej 30 w tym roku się zmieścić. Na razie jest siódmy. Finowie dzisiaj całkiem nieźle prezentowali się w treningach. Tam mieli notę łączną lepszą od Japończyków. Kasper Ivalto to kolejny z reprezentantów Suomi. 175,5 metra, a potem 183 w treningach. Nie ma dużych doświadczeń w lotach narciarskich. Sunął nisko nad zeskokiem, tak jak niegdyś Risto Jussilainen, choć Jussilainen zwykle lądował trochę dalej. Ale coś było podobnego w stylu skoku Walt. 185,5 metra. A zatem dalej niż w seriach treningowych. Jeżeli chodzi o wiatr, no był dość korzystny w trakcie tej próby. 9,5 punktu będzie miał odjętych Kasper i Walto. W lepszych warunkach tylko Nusjainen skakał. Jest na czwartym miejscu Walto. Wciąż prowadzi Robin Pedersen, no i wciąż ta przewaga Norwega duża.
no bo też skoczył zdecydowanie najdalej, prawie 220 metrów. No a teraz ostatni z czwórki amerykańskiej, Tate France, ten młody zawodnik, który debiutuje na skoczniach do lotów, 192 w drugim treningu, to jego aktualny rekord życiowy. No czy zdoła to powtórzyć? Ładnie leci, stabilna sylwetka w locie i daleko! I to są okolice 220 metra i on jest zadowolony. Pierwszy raz w swojej karierze, dość krótkiej jeszcze karierze skoczka, ląduje poza 200 metrem i to dość znacznie, z szansami na objęcie prowadzenia, bo przecież skakał z obniżonego rozbiegu. 5,5 punktu już z tego tytułu na jego koncie, a ląduje tylko metr bliżej od prowadzącego Robina Pedersena. 218,5. Nowy rekord życiowy Tate'a France'a. Brawa dla tego młodego Amerykanina. No, ostatnio w Wiśle go oglądaliśmy. 18 miejsce w zawodach Pucharu Świata. Jego najlepszy wynik w karierze, a teraz najlepszy, jeśli chodzi o długość lotu i ta radość zrozumiała. Noty 17,5, 18 punktów. Radość także Tore Snelli, norweski trener w amerykańskim boksie tam w Gnieździe. Jest drugi, minimalnie przegrywa z Robinem Pedersenem, no ale ten rezultat musi mu dać awans do 30 i możliwość oddania tu jeszcze trzech kolejnych skoków. Dobre warunki, czy wykorzysta je Niko Kytosaho? Dzisiaj w treningach zaskakiwał. Najpierw 200 metrów, potem 221,5. Na co teraz stać się Fina? Walczy o każdy metr, też będzie daleko. Niko Kytosaho! Ależ on tutaj odpalił! No kto by się spodziewał jeszcze dzisiaj rano, że Kytosaho tutaj będzie latał pod rozmiar skoczni. 232,5 metra. Ależ mamy niespodziankę. Wiało pod narty, 12 punktów będzie miał odjętych, no ale ta odległość 232,5 metra, do tego wysokie noty sędziowskie, 3 razy 18,5, jedna osiemnastka, raz 17,5. Dawno Finowie nie mieli sukcesów, no a taki skok myślę, że może aspirować do czołowej dziesiątki po tej próbie Niko Kytosaho. Tak, jest teraz pierwszy, 207,5 to jego nota. No pół metra tylko zabrakło do rekordu życiowego ustanowionego w Planicy, ale Planica to przecież większy obiekt, tam można skakać dalej niż tutaj na Kulm, a zatem na pewno z tego skoku jest Fin zadowolony. No i oczywiście szybka decyzja sędziów, bo on już pod rozmiarem skoczni lądował, poza tym miał najlepsze warunki, 12 punktów odjęte, jak wspomniałeś, za sprzyjający wiatr, a zatem 21 platforma startowa dla oglądanego Szwajcara Remo Imhoffa. Prędkości na progu mniejsze, no ale też 11 punktów dodane na starcie. Ładnie, stabilnie w locie. No i w okolice 200 metra. Niezły skok Szwajcara. 168 cm wzrostu. Zawodnik z Einsiedeln. Tam także jest skocznia narciarska, tylko znacznie mniejsza. 195,5 metra to jego rezultat. A zatem dzisiaj najlepszy, bo w treningach 178 i 185. Wiatr sprzyjający, bardzo podobne warunki jak podczas skoku Fina Kytosaho. Dodane, odjęte 12,1 punktu z tego tytułu. Łączna nota 165,2. Piąta lokata za Jevgenem Marusiakiem przed swoim rodakiem Sandro Hauswirtem. Są skoczkowie, którzy zwykle zyskują w lotach narciarskich i do tej grupy można zaliczyć Artiego Aigre, Estończyka. Wchodził do czołowych trzydziestek na dwóch ostatnich czempionatach. Arti Aigro też będzie daleko, tak. Gdzieś za 215 metrem lądował Estończyk, 25-latek. Rekordzista swojego kraju, ten rekord to 228 metrów. W tej próbie mamy 216,5 metra w niezłym stylu. Cały czas utrzymują się korzystne warunki wieczne. 14 punktów będzie miał odjętych Arti Aigro. Odległość 216,5 metra. Wspominałem, że on i w Planicy, i w Vikersund kwalifikował się do czołowej trzydziestki. Wydaje się, że ten skok powinien też mu pozwolić na to, by tutaj uczestniczyć w kolejnych seriach. Solidna nota, 190 punktów. No i czwarty skok wylądowany dzisiaj w konkursie poza 200 metrem. Numer 19, dobrze znana kibicom sylwetka, Simon Amann. Był mistrzem świata w lotach, ale dawno temu, w Planicy, w 2010 roku. Teraz już ta forma nie jest tak dobra, no ale powalczy tutaj o 30. Dobra prędkość przy tym obniżonym rozbiegu. O, ładnie leci Szwajcar i można powiedzieć zaskakująco dobra próba, bo dzisiaj w treningach Amann nie błyszczał. 118,5 w pierwszym, to lepiej pomijmy, ale w drugim też bez rewelacji, 167.
A teraz proszę, proszę, były mistrz świata w lotach, czterokrotny mistrz olimpijski, sprężył się na tę próbę konkursową, skacząc 197 metrów z 21 platformy startowej. Wiatr sprzyjający, 11,5 punktu odjęte za wiatr, oczywiście dodane 11,2 za obniżony rozbieg, szósta łącznie lokata za Marusiakiem. Dwóch zawodników już pewnych awansu, Kytosako i Pedersen. Za moment pierwszy z Polaków, Paweł Wąsek. Nie ma Paweł może jakiejś porywającej życiówki. 216,5 metra. To było w Vikersund w 2023 roku. Dzisiaj w treningach na początku 182, potem 211,5 metra. Są dobre warunki. Niech Paweł poleci, niech wykorzysta ten wiatr. Tutaj ważne, żeby odlecieć. Paweł Wąsek za 200 metr. To jest dobre otwarcie. Wyraźnie za czerwoną linią, 204,5 metra. Wiatr był sprzyjający, 11,8 punktu będzie odjęte. Dość zróżnicowane noty sędziowskie, bo jest jedna ocena 18,5, jedna 17 punktów. Zaraz zobaczymy lądowanie. Wydaje się całkiem poprawne. Które to da miejsce? Jest piąty Paweł Wąsek, a więc będzie drugim oczekującym na awans. No i za chwilę pierwszy z Włochów, Alex Insam. No wcześniej mieliśmy mieć Kompregera, ale został, jak pamiętamy, zdyskwalifikowany, więc została Włochom już tylko dwójka tych najlepszych w tym sezonie. Także jeśli chodzi o Puchar Świata, Alex Insam, który już dostał zielone światło, a później będzie jeszcze niedługo Giovanni Bresadola. Zobaczmy, jak poradzi sobie Insam. Ładnie leci Włoch. No i daleko, poza 200 metr. Podobny skok do tego w wykonaniu Pawła Wąska przed chwilą. Te warunki się tutaj ustabilizowały. Wiatr pod narty około 6,7 metra na sekundę. 6,1, teraz 0,8 metra na sekundę miał Alex Insam, a zatem niemal identyczne warunki jak Polak. Skacze 209, a zatem 4,5 metra dalej od Pawła Wąska, więc pewnie go wyprzedzi. Noty za styl podobne, odjęcie za wiatr podobne. No i bo też to lądowanie tutaj całkiem poprawne. Czy to już da awans? Jest piąty w tej chwili Alex Insam, czyli Arte Aigro z awansem. Insam pierwszy oczekujący, Paweł Wąsek drugi. Wskoczył zatem Insam przed Pawła Wąska. Będziemy musieli jeszcze poczekać na awans Polaka. Junshiro Kobayashi. Junshiro nie ma jakiejś bardzo bogatej kariery, jeżeli chodzi o loty narciarskie. W 2018 roku 29 w Mistrzostwach Świata w lotach. I to na czempionacie w tej konkurencji jego najlepszy wynik. Teraz, no teraz zaskakuje. Ładnie utrzymał prędkość, skorzystał na tym na ostatnich metrach. Dzisiejszy dzień zaczął dość spokojnie, 173,5, potem 204 metry, a teraz 217 metrów. 0,7 metra na sekundę pod narty. Bardzo solidna próba Junshiro Kobayashiego. Wypatruje, który jest, a jest na miejscu trzecim. Przegrywa tylko z Niko Kytosako i Robinem Pedersenem. Bardzo dobry występ Kobayashiego. No brawa zatem dla starszego z braci. Ryoyu jest tutaj wymieniany w gronie faworytów do zwycięstwa. Podobnie jak oglądany Stefan Kraft, który spokojnie kroczy sobie już tam gdzieś w kierunku startu. A tymczasem Wladimir Zografski już mknie po rozbiegu skoczni tutaj na kulm. No nie jest jakimś wybitnym lotnikiem Bułgar. No i potwierdził to. Niestety dla niego, dla jego kibiców, dla Grzegorza Sobczyka, który jest jego trenerem w tym skoku. Dzisiaj w seriach treningowych słabo, 123, 171 metrów. I teraz w tym skoku konkursowym 159 zaledwie. Rekord życiowy Bułgara z Planicy. Dwukrotnie w Planicy skakał 214 metrów. Dwa lata temu w Vikersund był 34. Przebrnął przez kwalifikacje, no ale do tych finałowych trzech serii już nie awansował. Podobnie zapewne będzie i tutaj, choć tutaj ta lokata pewnie będzie jeszcze dalsza niż to 34 miejsce dwa lata temu. Na razie Bułgar jest 18. No, Zografski to taki zawodnik, który w lotach zwykle spisuje się gorzej niż na skoczniach dużych czy normalnych. Z kolei odwrotnie jest w przypadku Giovanniego Bresadoli. Pokazał się światu skoków lotów narciarskich w 2020 roku, gdy zajął 24 miejsce. Dwa lata później był 21.
Giovanni Bressadola, agresywny styl lotu, powinien na tym zyskiwać. No i za 210 metr pofrunął Włoch. On nie jest do końca zadowolony z tej próby, no bo dzisiaj w drugim treningu było dalej. Dzisiaj w drugim treningu miał 221,5 metra, teraz 213,5. Noty akurat identyczne, 17,5 od wszystkich, ale co istotne, wiatr osłabł, 4,8 punktu tylko będzie miał odjęte Giovanni Bressadola. Jest trzeci z pewną kwalifikacją i kolejnymi skokami na kulę. No a zatem obaj Włosi, którzy pozostali w konkursie, już sobie zapewnili co najmniej trzy kolejne skoki, bo na razie Bressadola trzeci, a Insam ostatni z awansem na miejscu siódmym, cały czas pierwszym oczekującym Paweł Wąsek, 204,5 metra Pawła. Teraz Antti Aalto, fin ostatni w Zakopanem w trochę słabszej formie, ale tu w drugim treningu 201, całkiem niezły skok. Ale teraz nieudana próba. No, przypomniał się konkurs drużynowy na Wielkiej Krokwi, gdzie Aalto troszkę pogrzebał szansę Finów na awans do serii finałowej. Jego rekord życiowy z tego obiektu, z Kulm, 225,5 metra, ale gdzie tam do tego rekordu, nie zbliżył się w tym skoku. No, może trochę mówić się o pechu, bo podczas jego skoku ten wiatr zaledwie 900 metra na sekundę, punkt i 30 będzie miał tylko odjęte, ale brak odległości, brak metrów tutaj nie pozwoli mu z pewnością na awans. Jeszcze lądowanie takie niedbałe, bez telemarku, zdawał sobie sprawę Finn, że to jest jego ostatni występ. No, zobaczymy go jeszcze, mamy nadzieję, w niedzielę w konkursie drużynowym. Słabszy skok Aalto, zatem Paweł Wąsek z kwalifikacją do 30. A to Aleksander zniszczał. No nie ma zbyt dobrych warunków. 223 metry, aby objąć prowadzenie. Tak to się wszystko ułożyło, że chyba w tym momencie zniszczał jest liderem polskiego zespołu. Potrafi latać Olek. Teraz ważna druga faza lotu. Walczy o każdy metr i brawo, brawo! Jest zadowolony. Było nisko nad zeskokiem, ale on potrafi utrzymać prędkość. Będzie niewielkie odjęcie za wiatr. 5,3. To dobra informacja. Odległość 223 metry. Tyle właśnie było wymagane przed jego skokiem, aby objął prowadzenie. Noty sędziowskie będą się liczyły osiemnastki. Które to da miejsce? No teraz wyczekujemy. Zadowoleni trenerzy reprezentacji Polski. Czy wyprzedzi, zniszczą Kyto Saho? Tak, jest pierwszy. 207,5 punktu jest ex aequo z Finem. A zatem Olek zniszczą prowadzi wspólnie z Finem Kyto Saho. Obaj Polacy, których oglądaliśmy, już zapewnili sobie udział w kolejnych seriach konkursowych. A teraz mistrz świata z 2018 roku z Oberstdorfu, Daniel André Tande. Norweg już w powietrzu. Dobra prędkość z tej 21. platformy startowej. Ładnie położył się na nartach, szybuje daleko, ale to tylko po tym skoku Olka, można powiedzieć, tylko okolice 200 metra. Daniel André Tande, urodzony w Narwiku, skacze 203 metry. Trzy razy był także mistrzem świata wraz z kolegami w konkursach drużynowych. Norwegowie wygrywali w 2016, 18, w 20 roku, dwa lata temu w Vikersund w konkursie drużynowym najlepsi Słoweńcy. A teraz André. Daniel André Tande na miejscu dziewiątym, przed Pawłem Wąskiem, czyli będzie tutaj skakał dalej. My czekamy na kolejną próbę. To już Domen Preutz. Doskonały lotnik. On znakomicie odnajduje się na tych największych obiektach. Trzykrotnie w Pucharze Świata stawał na podium. Między innymi tutaj w Kulm. Tu był trzeci w 2023 roku. Domen Preutz teraz będzie nisko nad zeskokiem, ale... Ależ on się wybronił. No niesamowite. Wydawało się, że gdzieś klepnie na 140 metrze wyląduje. Tymczasem on zdołał jeszcze polecieć znacznie, znacznie dalej. Niebywały jest styl tego zawodnika. Tak, jakby jakąś siłą woli jeszcze utnosił się nad ziemią i walczył o te dodatkowe metry. No, to może być decydujące, no bo tutaj pewnie te 208 metrów wystarczą mu do awansu. Ależ się wykaraskał z wielkich problemów Domen Preutz. Zaraz to pewnie zobaczymy, jak nisko nad zeskokiem szybował. No tu wręcz ta narta dotykała śniegu, ale on pofrunął dalej. 208 metrów. Warunki nie były zbyt korzystne. Noty sędziowskie co prawda nie będą też wysokie, no ale z perspektywy Domena kluczowe to,
że ten skok da mu awans do 30. Jest na 7. miejscu, no ale pewnie aspiracje miał większe. No, będzie chciał się poprawić w kolejnych seriach, a teraz dwaj kolejni Polacy na liście startowej. Już dostał zielone światło Dawid Kubacki. Popatrzmy zatem na skok skoczka urodzonego w Nowym Targu. Już wzbił się w powietrze, niezła prędkość. Ładnie ustabilizował sylwetkę i teraz walczy odległość i dobry skok Dawida. Okolice 200 metra. No, zastanawiali się nasi trenerzy z Tomasem Turmichlerem, czy Dawid, czy Kamil Stoch powinni startować w konkursie indywidualnym. Ostatecznie zadecydowała druga dzisiejsza seria treningowa, w której Dawid skoczył dalej. Skoczył wówczas w tym drugim treningu 206, a teraz 205,5 metra, ale z 21 platformy startowej. Dodane 11,2 punktu za obniżony rozbieg, odjęte 4 za niewielki wiatr, a zatem awans do kolejnych serii będzie pewny, a które to aktualnie da miejsce? Tutaj jeszcze trenerzy mają jakieś drobne uwagi, ale brawa dla Dawida. Jest 9, a zatem będzie skakał dalej. Trzech Polaków mamy w kolejnych seriach. Czas na występ czwartego. Piotr Żyła. Ma piękną historię, jeśli chodzi o loty narciarskie. Potrafił wygrać konkurs na Kulm tutaj w 2020 roku. Małe problemy za progiem, ale ważne, żeby teraz odlecieć. On to potrafi. Piotr Żyła. Brawo! Brawo pod zieloną linię. Będzie drugi Polak w czołówce. Warunki niemal bezwiecznie. 0,4 punktu tylko będą odjęte. Odległość 218 metrów. Najbardziej spokojny z dzisiejszych skoków Piotra Żyły, bo w treningach miał ewidentnie jakieś problemy. Teraz 218 metrów. Będzie miał dodane punkty za wiatr. 1,7. Noty sędziowskie w normie będą się liczyły 18. Który będzie Piotr Żyła? Pierwszy, 208,5 punktu, a więc ta bonifikata za wiatr mu pomaga. Wyprzedza Aleksandra Zniszczoła. Brawa zatem dla Polaków, bo już oglądaliśmy całą czwórkę. Piotr Żyła pierwszy, Aleksander Zniszczoł drugi, Dawid Kubacki na miejscu 10, Paweł Gąsek 13. Wszyscy pozostają w rywalizacji, a w powietrze wzbija się już Ren Nikaido. W tym roku japoński numer 2 w skokach. No i teraz przed 200 metrem ląduje. On nie jest jakimś wielkim lotnikiem. Jego rekord życiowy ustanowiony przed rokiem, tutaj właśnie na Kulm, to 212 metrów. Dzisiaj w drugim treningu 210, no a teraz w tej serii konkursowej trochę słabiej. Niemal bezwiecznie było podczas jego skoku, wylądowanego, jak widzimy, na 194 metrze. Tylko punkt będzie miał odjęte. Noty za styl po 17 punktów od czterech sędziów. Jeden dał 17,5, oczywiście ta najwyższa będzie odrzucona. No i czy to wystarczy Japończykowi, aby już teraz zapewnić sobie awans? Ostatni z awansem 204,5 Paweł Wąsek. Ren Nikaido jest za Polakiem, no ale jest najlepszy z tej grupy skoczków, która nie wylądowała, która wylądowała przed 200 metrem. Będzie w kolejnych seriach, na razie jest 14. Teraz już uwaga, bo to Timi Zajc. Dzisiaj w drugim treningu 238 metrów. Wicemistrz świata w lotach z Vikersund sprzed 2 lat. Tam latał ekscytująco. Jak będzie teraz na Kulm? Oj, jest dobra wysokość, jest dobra prędkość. Timi Zajc za zieloną linię pod rozmiar skoczni. Pięknie wprowadza się do tego konkursu Timi Zajc. Będzie liderem. 228,5 metra. W tym sezonie przecież za bardzo mu nie szło. Najwyższa pozycja w Pucharze Świata to raptem 8 miejsce w Ruce. Ale loty narciarskie to w przypadku Timiego Zajca zupełnie nowe rozdanie. Ależ noty sędziowskie, komplet 19, ale rzeczywiście zasłużenie, bo to lądowanie bardzo ładne. Lot też. Timi Zajc obejmuje prowadzenie, wyprzedza Piotra Żyła o 16,3 punktu. Wspaniałe loty Timiego Zajca, no, który też zgłasza tu aspirację, aby powalczyć o podium. On 2 lata temu był wicemistrzem świata, chociaż skakał najdalej, ale gorzej stylowo. Przegrał wówczas z Mariusem Lindvikiem. A teraz inny Norweg, Johan André Forfang, znakomity lotnik. Rekord życiowy imponujący z Vikersund z 2017. 245,5 metra. Ślisko też nad ze skokiem, walczy o odległość i daleko leci Forfang w okolice 220 metra. Timi Zajc 228,5, a teraz chyba drugi skok, jeśli chodzi o odległość tego konkursu.
miał wiatr w plecy Forfang, a zatem on będzie miał dodane jeszcze wprawdzie tylko 1,5 punktu, bo ten wiatr w plecy był niewielki, 219,5. No dalej oczywiście skakali Aleksander Zniszczą, ale i Niko Kytosacho. Ale Niko Kytosacho, przypomnijmy, z 22 platformy, a teraz z 21 prowadzony jest ten konkurs. 4,18, 1,18,5 dla Forfanga, który 2 lata temu był 10, ale trzykrotnie wraz z kolegami zdobywał złote medale w rywalizacji drużynowej. Tutaj przegrywa tylko z Timim Zajcem, znacznie o 14,7 punktu, ale minimalnie wyprzedza Piotra Żyłę. Dyskwalifikacja Halvora Egnera Graneruda. To dyskwalifikacja jeszcze przed skokiem. Tam w trakcie pomiarów na górze skoczni, a więc no nie będzie wicemistrza świata w lotach z 2020 roku. Jest za to Stefan Laje. Nisko nad zeskokiem Niemiec. On tak dzisiaj latał w treningach. No powtarzalne są jego próby, ale daleko tutaj do jakiegoś błysku. Wiatr w trakcie kilku ostatnich prób nieznaczny. Laje będzie miał odjęte 0,7 punktu, odległość 207,5 metra. W treningach było 194, 186,5, zatem ta próba nieco lepsza. 10. miejsce Stefana Laje oczywiście daje to kwalifikacje. No a zatem miało być 5 Norwegów, ale już przed startem ta lista, ich liczebność została ograniczona do 4. Dość niespodziewana dyskwalifikacja Graneruda. No nie był Granerud w jakiejś rewelacyjnej formie, pewnie by tutaj o podium nie powalczył. No a o co powalczy Gregor Deschwanden, jeden z wyższych w stawce, 185 cm, 65 kg wagi. Szwajcar 2 lata temu był 24. Dobra prędkość na progu. No i teraz Deschwanden nisko nad zeskokiem walczy, ale gdzieś tylko okolice pierwszej czerwonej linii. I jak na razie ostatni z awansem, przypominamy, zawodnik z Ukrainy, Jewgen Marusiak, po tej dyskwalifikacji Graneruda awansował, skoczył 195 metrów. No ale Marusiak odbijał się jeszcze z 23 platformy, 192,5 tylko Deschwanden, a zatem 2,5 metra krócej. No i będziemy musieli poczekać na uwzględnienie. Niemal bezwiecznie było podczas jego skoku. 11,2 punktu ma jednak dodane za obniżony rozbieg. I to powinno wystarczyć, aby ten awans sobie zapewnić. Tak, Deschwanden jest za Nikaido, ale przed Marusiakiem. A zatem będzie skakał dalej. Lauro Kos. Słoweniec, którego rodzime media zapytały o faworyta mistrzostw świata w lotach. On powiedział Domen Preutz. Domen zaczął rywalizację od skoku poniżej oczekiwań, a teraz rusza już sam Lauro. Specyficzny sposób odepchnięcia od belki. On dzisiaj dwukrotnie drugi w treningach. Lauro Kos jest daleko. Jest bardzo dobre otwarcie, chociaż no, do zielonej linii brakowało. On na pewno nie wyprzedzi Timiego Zajca. 222 metry. Ależ regularność dzisiaj Lauro Kosa. W 3 skokach 222 metry. W drugim było 222,5. Natomiast no i tak jest to niesłychana wręcz powtarzalność na obiekcie do lotów narciarskich. Noty sędziowskie 18. Wiatr lekko negatywny, lekko w plecy. 3 punkty będzie miał dodane. No i myślę, że za moment będzie się wnikliwie wpatrywał w tablicę wyników. Podobnie jak jego trenerzy Robert Hrgota. To główny szkoleniowiec, który będzie Lauro Kos, jest drugi. 214,6 punktu. Strata do Timiego Zajca 10,2. No, kibice w Słowenii zadowoleni. Dwaj Słoweńcy na czele, a kolejnym na liście startowej Peter Preutz. No ale zanim Peter, to widzimy, jaka jest klasyfikacja po skokach 37 zawodników. 10 tylko pozostało na liście startowej. My cieszymy się oczywiście z postawy Polaków. 4. jest Piotr Żyła. 5. Aleksander Zniszczą. A zatem bardzo wysoko. 14. Dawid Kubacki. 17. Paweł Wąsek. Simon Aman pierwszym oczekującym. No zobaczymy, czy uda mu się awansować do 30. No mieliśmy tutaj kilka dyskwalifikacji, kilka niespodziewanych sytuacji, więc no może jeszcze szwajcarski weteran doczeka się awansu do 30. A to lider, Timi Zajc. Rewelacyjny skok Timiego Zajca. Rekord życiowy z Vikersund sprzed 2 lat, z tamtych mistrzostw świata, 245 metrów. Tutaj pewnie tak daleko nie da się poszybować, bo rekord tego obiektu 244 jest już bardzo mocno wyśrubowany. Choć kiedyś Žiga Jelar
skoczył tutaj 247,5, no ale nie skończyło się to dla niego dobrze. No, szczęśliwie też nie skończyło się jakoś bardzo źle, on był wręcz w euforii po tym skoku, ale rzeczywiście no, nie dał rady wylądować tej próby. 247,5 metra to było, zdaje się, rok temu. Przyjechał Žiga Jelar także i w tym roku, natomiast no, odpadł po treningach. Peter Preutz, 8 lat temu, kiedy tu były Mistrzostwa Świata, on zdobył złoty medal. Pierwszy człowiek, który na nartach przeleciał ćwierć kilometra, to było w Vikersund 2015. Rekordista Słowenii. I teraz jakieś wachnięcie nart w powietrzu, jakby dostał podmuch wiatru. Na pewno go to wytrąciło z równowagi i nie pozwoliło szybować dalej. Gdzieś tuż za punktem K ląduje, poza 200 metrem. Oczywiście awans do kolejnych serii pewny, ale też liczył chyba najwięcej. No bo tutaj przecież niezła ostatnio forma Petera Preutza. Aktualnie 11 zawodnik w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 20 w minioną niedzielę w Zakopanem. Ma także w swoim dorobku brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach wywalczony w 2014 roku. 200,5 metra, nota 191,7 punktu. No i dopiero 12. pozycja. Peter Preutz rozczarowany. No, a więc czterech Słoweńców, dwóch wydaje się, że powinno tutaj być w walce o czołowe lokaty już po pierwszej serii. Timi Zajc i Lauro Kos. No, a dwóch myślę, że będzie lekko przygnębionych. To bracia Preutzowie. A teraz weteran skoków narciarskich, Manuel Fettner, numer 39 i 39 urodziny w tym roku. Ożyła tutaj publiczność na skoczni Kulm. Oj, niebezpiecznie się zrobiło po wyjściu z progu. Opanował sytuację Fettner, ale nie zobaczymy go w kolejnych seriach konkursowych. To najważniejsze, że on opanował całą sytuację, bo zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Uciekła mu gdzieś narta po wyjściu z progu. Wydaje mi się, że ten błąd się pojawiał u niego w skokach na mniejszą skalę już w trakcie turnieju polskiego. No i tu widzimy olbrzymie problemy Austriaka. No tylko doświadczenie i ten styl V pozwoliły mu się uratować. Pamiętamy, na naszej stronie internetowej polecam świetny materiał Filipa Czeszanowskiego o tych upadkach, które wydarzyły się tutaj na Kulm w poprzednich latach, jeszcze w poprzednim stuleciu, no, kiedy skakano tym stylem klasycznym z równolegle prowadzonymi nartami, co było bardzo niebezpieczne. Szkoda Manuela Fettnera. 27 dopiero pozycja, no ale najważniejsze, że nic mu się nie stało, że tutaj się wyratował. Widzieliśmy no, ten gest trenera Witthölzla. Liczyli obaj na więcej. Trudno. Będzie okazja może w konkursie drużynowym, a tymczasem Mariusz Lindwik. Obrońca tytułu sprzed 2 lat, dość niespodziewany, bo przecież nie jest jakimś wybitnym lotnikiem. Wtedy był w znakomitej formie, teraz nie jest aż tak dobrej, no i ten skok to potwierdza. Kiedy zawodnik na mniejszych obiektach nie bryluje, no to trudno, aby nagle odrodził się na skoczni Mamucie. Mariusz Lindwik przed rokiem w zawodach Pucharu Świata tutaj na Kulm był 10 i 11. Dzisiaj w pierwszej serii treningowej, tak jakby się przebudził, skoczył 204 metry, a teraz w tej pierwszej serii konkursowej 201,5, będzie awans do kolejnych serii, no i będzie walczył, aby poprawić swoją pozycję, ale nie będzie to pozycja w czołowej dziesiątce po pierwszej części rywalizacji. Na razie Mariusz Lindwik na miejscu 15. Najlepszym z Norwegów będzie tutaj Johan André Forfang po pierwszej serii. Czas natomiast na kolejnego z Austriaków. Michael Hajbek. Rekord życiowy 245,5 metra. To jest skoczek, który gdzieś w sobie ten gen lotnika potrafił rozwinąć. Dzisiaj wygrał pierwszy trening. Michael Hajbek, jaka to będzie odległość. Jest dobre otwarcie. Przed 220 metrem lądował, natomiast zielona linia gdzieś tam uciekła daleko. Hajbek jakby też niezadowolony, no wręcz wściekły po tym skoku, bo na pewno aspiracje miał dużo wyższe. 217 metrów. Dzisiaj było 224,5, był najlepszym skoczkiem tej pierwszej rundy treningowej. Ale w samym konkursie było gorzej. No i widzimy, Andreas Witthölz, druga próba Austriaka i on znów niepocieszony. 7. pozycja Michaela Hajbeka, a więc on będzie po pierwszej serii słabszy od Polaków, od Piotra Żyły i Aleksandra Zniszczowa. Żyła w tej chwili 4., Zniszczoł 5. A teraz Niemiec Karl Geiger, który dość niespodziewanie 4 lata temu został mistrzem świata w lotach w Planicy, wtedy te zawody przeniesione na grudzień.
Dwukrotnie był też wicemistrzem w konkursach drużynowych wraz z kolegami. Niezła prędkość na progu Geigera. Też dość nisko nad zeskokiem, ale stabilnie w locie i to jest całkiem dobry skok. On dzisiaj w treningach nie dolatywał do 200 metra. 195 i 196, a teraz dość znacznie poza punktem K, poza 200 metrem ląduje Niemiec. 213 metrów to jest jego odległość. Miał warunki sprzyjające, delikatny wiatr pod narty. No było to widać w tej końcowej fazie lotu, będzie miał dwa punkty odjęte. Noty za styl tutaj są 18, 17,5, 18,5 będzie odrzucona, a zatem 54 punkty wpadną na jego konto z tego tytułu. Ma niezły rekord życiowy, 243,5 metra z planicy. Stefan Hortgacher zadowolony. A które to będzie miejsce dla byłego mistrza świata w lotach? Na razie ósme, a zatem takie, które też zajmował dwa lata temu podczas ostatnich mistrzostw w lotach wikerskich. Pięciu skoczków do końca pierwszej serii, a w czołowej piątce dwóch Polaków. Zatem już wiemy, że po pierwszej rundzie będziemy mieli w top 10 dwóch zawodników. Teraz Pius Paszke, doświadczony reprezentant Niemiec. 99 km na progu, taka prędkość najazdowa. No dzisiaj Pius Paszke ląduje cały czas przed 200 metrem, ale w niewielkiej odległości. Było 197 w pierwszym treningu, 199,5 w drugim. A teraz będziemy mieli 198,5. A zatem nie jest aż tak powtarzalny jak Lauro Kos, ale też to są skoki mniej więcej w ten sam punkt obiektu kulm. No, taka regularność przydatna zawsze w konkursach drużynowych, można na nim polegać. Dwudzieste miejsce Piusa Paszka. Za Insamem przed Danielem Andretantem. Czwarty Piotr Żyła, piąty Aleksander Zniszczoła, czterech zawodników jeszcze tylko na liście startowej. Pierwszym z nich będzie kolejny skoczek gospodarzy, dopingowany tutaj przez około te 6 tysięcy kibiców. W dość trudnych warunkach, tutaj bez trybun, właściwie na tym płaskim stoją kibice i spoglądają tam w górę na skocznię kulm, po której już tutaj po rozbiegu mchnie Jan Herl. Przed rokiem w planicy 240 metrów, całkiem przyzwoity rekord życiowy. Oto stabilnie w locie. Krótko. Liczyli chyba tutaj kibice na więcej. Wprawdzie poza 200 metrem wylądował. Oczywiście będzie skakał dalej, ale aspiracje pewnie miał wyższe. Dzisiaj w treningach 204,5, 211,5. A teraz najsłabszy z tych trzech skoków, jakie dzisiaj oddał na kulm, 201,5 metra. Miał wiatr w plecy, a zatem to go troszkę usprawiedliwia przy tej 21 platformie startowej. 8 punktów będzie miał dodane za niekorzystne warunki Andreas Witthölz. Trener ekipy austriackiej, w przeszłości dwukrotnie wicemistrz świata w lotach. W 2000 i w 2006 roku, wtedy właśnie tutaj na kulm były mistrzostwa Herl, poza czołową dziesiątką na miejscu 12. No, nie takiego rozpoczęcia się spodziewali gospodarze. Oni jeszcze będą mieli Stefana Krafta, a na razie ostatni z Japończyków, Ryoyu Kobayashi. Oj, coś tam mu wskazał jeden z organizatorów, że jakiś problem z wiązaniem. To może wytrącić trochę koncentrację Ryoyu Kobayashiego, ale popatrzmy. Nigdy nie był w czołowej dziesiątce mistrzostw świata w lotach Japończyk. A teraz za 210 metr. Ale to jest na pewno słabsza próba niż on zakłada. Co prawda dzisiaj w treningach 198,5, potem 223 metry. Teraz mamy 214 metrów. Jeśli chodzi o wiatr, no to w ostatnim czasie podobne te bonifikaty. Teraz 1,7 punktu będzie miał odjęty Japończyk. Kento Sakuyama, no ten wyraz twarzy mówi wiele. Który będzie Ryoyu Kobayashi? Jaka to będzie strata? Jest na ósmym miejscu Japończyk. Traci 25 punktów do Timiego Zajca. Czyli cały czas na czwartym Piotr Żyła, na piątym Aleksander Zniszczoł. Brawo biało-czerwoni. A pozostała już tylko dwójka tych najwyżej sklasyfikowanych w tym sezonie Pucharu Świata. Andreas Wellinger rozpocznie. Dzisiaj w drugim treningu 224 metry. Po uwzględnieniu wiatru to był czwarty wynik. Niemiec już w powietrzu. Świetna prędkość na progu przez cały sezon. Jak on to robi, ten Wellinger, że jest taki szybki? No i daleko, i poza 220 metr, a zatem będzie się tutaj liczył w rywalizacji o medale. Nie będzie pewnie pierwszy, no bo ta zielona linia była dość daleko w przodzie, gdzieś tam wygenerowana na 237 metrze. On skacze 15 metrów krócej. 222 to jednak przyzwoita odległość.
niedzielę minioną, drugi na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w lotach, 14 w Vikersund 2 lata temu i także 8 lat temu tutaj na Mamucie w Kulm. 2 razy drugi w konkursach drużynowych wraz z ekipą niemiecką. Ładne lądowanie telemarkiem, noty 18,5. Pewnie ja bym nawet dał 19. 4 aktualnie jest Andreas Wellinger. Pełne skupienie tutaj pod skocznią. To jego rodzice, a na belce startowej Stefan Kraft. Ostatnia nadzieja Austriaków. 233,5 metra. Wieje lekko pod narty, ale ten skok zajca, z którym on się mierzy, był rewelacyjny. Stefan Kraft, wybitny lotnik, lider Pucharu Świata. Będzie zyskiwał na odległości. Jest daleko. Jest otwarcie, jakiego on chciał. Oczywiście to nie wystarczy na zajca, ale też mam wrażenie, że tam na dole skoczni trochę brakowało wiatru pod nart. 225,5 metra. Zajc miał 3 metry dalej. Zajc miał dodane 2,4 punktu za wiatr. W przypadku Krafta będzie 1/10 punktu odjęta. No pytanie, gdzie ten wiatr korzystny był? Mam wrażenie, że na dole akurat go nie było w trakcie tej próby 30-latka. Jak to w przypadku Stefana Krafta, noty sędziowskie będą wysokie. 18,5, 1/19. No i poczekamy. No, myśleli na pewno Austriacy, że to wszystko lepiej się dla nich rozpocznie. Ale tak, nieudany skok Fettnera. Gorsza niż zakładano próba Michaela Heibecka. Potem jeszcze Jan Herl zawiódł, a teraz Stefan Kraft na drugim miejscu. Nota 217,2 punktu na pewno jest po tym skoku Stefan Kraft dalej w wyścigu o złoto. A prowadzi Timi Zajc z notą 224,8 punktu po świetnym skoku na 228,5 metra. 7,6 punktu traci drugi Stefan Kraft. Lauro Kos, kolejny Słoweniec na miejscu trzecim już z ponad 10-punktową stratą. Dalej Johan Andre Forfang, Andreas Wellinger. No i na kolejnych miejscach szóstym i siódmym Polacy. Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą. Brawo dla biało-czerwonych. Ex aequo z Olkiem na miejscu siódmym Niko Kytosaho, który skoczył najdalej w tej pierwszej serii, 232,5 metra, ale miał sprzyjający wiatr. 12 punktów odjętych z tego tytułu. Startował też z wyższej platformy startowej. W kolejnych seriach zobaczymy też 22. Dawida Kubackiego i 26. Pawła Wąska. Ostatni z awansem załapał się po tym pechu Manuela Fettnera. Simon Amann. On będzie teraz, no, jest tym najstarszym w stawce, który pozostał w konkursie. No, dużo działo się w tej pierwszej serii konkursowej. Nas cieszy dwóch Polaków w czołowej dziesiątce. My słyszymy się za kilkanaście minut w TVP Sport, nasze studio.
canina, esto es un fallo de cien expresión. Nur wenn ich Ruhe und Überblick bewahre, kann ich richtig reagieren. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich Kulm Badmintendorf 2024 i znakomity początek tego czempionatu. Proszę tylko spojrzeć. To jest Piotr Żyła z pierwszej konkursowej serii. 218 metrów. Cieszymy się bardzo, bo to szóste miejsce Polaka na otwarcie tych mistrzostw. Panowie, radość. Mówiliśmy o tym, zresztą sam Piotrek mówił, że przyjeżdża tutaj bez oczekiwań. Tymczasem po pierwszej kolejce i Piotrek, i Aleksander zniszczą w pierwszej dziesiątce. Jak tutaj nie mieć oczekiwań na dobre wyniki? Do podium tego wirtualnego po pierwszej kolejce zupełnie niedaleko. Jak dobry był to skok? Był to skok bardzo dobry i widać, że taki skok może Piotrka obudzić. Miejmy nadzieję, że o ile my mamy oczekiwania, tak lepiej by było, jeśli Piotrek by nie miał tych oczekiwań i po prostu cieszył się tak dobrymi skokami i je tutaj powtarza. No to do skoku Piotra Żyły dokładamy oczywiście jeszcze dłuższy skok Aleksandra Zniszczoła, który jeśli chodzi o miejsce po pierwszej konkursowej serii wylądował tuż za Piotrem Żyłą. No było znakomicie, 223 metry.
po dobrych treningach, po dobrym polskim turnieju udowadnia, że jest w tej chwili, może nie wynika to z klasyfikacji pierwszej serii, ale to jest numer jeden w tej chwili w naszej drużynie. Kto by się jeszcze kilka dni temu, kilka tygodni temu spodziewał się, że Oleg będzie tak latać na jednej z najtrudniejszych skoczni świata. Z konkursu na konkurs, ze skoku na skok nabiera coraz większej pewności. To jest najważniejsze w jego przypadku. To jest najważniejsze i tutaj jeszcze ta adrenalina, która towarzyszy przy dalekich skokach. Dodatkowo to siódme miejsce zajmuje ex aequo z Kito Sacho, który oddał najdłuższy skok serii, 232,5 metra. To też na pewno działa na plus. Oleg co prawda miał dość dobre warunki, ale tutaj widać po technice, że wszyscy ci, którzy skaczą dobrze są na odpowiednich miejscach, bowiem Piotrek miał te warunki dużo trudniejsze. My się zastanawialiśmy, czy Dawid Kubacki, czy Kamil Stoch, Tomasz Turmisiel zastanawiał się nieco krócej, wybrał Dawida Kubackiego, którego zobaczymy za moment. 205,5 metra, 22 miejsce i to była trzecia pozycja wśród biało-czerwonych. No tak, tutaj już na pewno oczekiwania należy nieco obniżyć, bo to jest dość odległe miejsce, ale cieszy dobry skok, cieszy drugi dobry skok tego dnia. Mamy nadzieję na hat-trick, na trzeci. Całkiem przyzwoita też prędkość na progu. Wydaje się, że to był skok na miarę Dawida, a to też jest istotne, bo na mamucie nie jest to takie pewne. To jeszcze dwa zdania o Pawle. Paweł Wąsek, 204,5 metra, 26 miejsce. Arcyważna informacja, cała czwórka będzie skakała w kolejnych trzech seriach konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata. Ale był to troszeczkę gorszy skok Pawła niż ten w drugiej serii treningowej, gdzie miał 211,5 metra i to nie tylko jeśli chodzi o odległość, ale też o sam skok. Pamiętam, że w tym drugim treningu dość mocno Pawła rozbujało. On mógł tam skoczyć jeszcze dalej, no ale wierzymy w to, że będzie skakał coraz lepiej ze skoku na skok. Tymi Zajc na razie najlepiej i najdalej, 228,5 metra. Stefan Kraft, 225,5 miejsce. Drugie Lovroko, z kolejny ze Słoweńców. Też na razie na tym wirtualnym podium, 222 metry. No to co? Zabawa toczy się dalej. Und
Essen, wo wir immer an Ehring mit dabei haben, wo wir das Auto wirklich verheiratet haben, das zweite Mal, wo wir die gleiche Frau, wo wir dann ja vielen Glück und Glück. Danke, das war's von mir, danke für die Sachen und vom Romantiker bis hin zum Kartenkönig, alles mit dabei. Ich würde mal interessieren, wer von den Zuschauern in Rot-Weiß-Rot geglaubt, dass er Stefan Graf und Michi Heilberg einen Bummerl aufrennen würde. Hand hoch! Wer glaubt, dass er Stefan Graf und Michi Heilberg im Kartenstil schlägt? Hand hoch! Dostaliśmy informację o jego zapaleniu zatok. Nie jest w najwyższej dyspozycji. W treningach rzeczywiście skakał z jaką rezerwą, ale sprężył się na ten skok konkursowy. 225,5 i druga lokata. A prowadzi wicemistrz świata w lotach z 2022 roku. Timi Zajc w tym sezonie w Pucharze Świata nie błyszczał. Skakał wręcz niekiedy nawet kiepsko. Ale tutaj w Austrii doskonała dyspozycja. Najpierw było w treningu 238 metrów, a w konkursie 228,5 metra. Co ważne, w pięknym stylu noty 19 punktów od sędziów. Najwyżej oceniony zawodnik pierwszej rundy. W rywalizacji o indywidualne Mistrzostwo Świata w lotach pozostało już tylko 30 zawodników, które my będziemy za chwilę oglądać w drugiej serii, a także jutro w trzeciej i w czwartej serii tych zawodów. Pełne czteroosobowe składy w tej 30 zachowali Polacy.
Niemcy i Słoweńcy. Norwegowie też mają czterech, ale jednego stracili, bo przecież mieli pięciu na starcie. Granerud niespodziewanie zdyskwalifikowany jeszcze zanim odbił się z Belgii. Nie zobaczymy też w serii finałowej jednego z Austriaków. Duże rozczarowanie na pewno dla gospodarzy. Nieudany skok Manuela Fettnera, który no, walczył tutaj tylko o to, aby bezpiecznie wylądować po jakimś błędzie, który przydarzył mu się po wyjściu z progu. No, trójka Japończyków pozostała, nie zmieścił się w tej 30 Naomi Nakamura, co pewnie dużą niespodzianką nie jest, bo w tym sezonie Nakamura spisywał się słabiej. Mamy dwóch Włochów, dwóch Szwajcarów i po jednym skoczku zachowali Ukraińcy, reprezentacja Stanów Zjednoczonych, Estonii, no ale Estończyk tylko jeden był na liście startowej RTI Gron. No i tutaj do tej 30 awansował. No i mamy jednego Fina, ale za to w pierwszej dziesiątce. Fina, który skoczył tutaj w pierwszej serii najdalej. 232,5 metra to Niko Kytosaho, aktualnie siódmy ex aequo z Aleksandrem Zniszczołem. Przyniosła pierwsza seria sporo nieoczekiwanych rozstrzygnięć. No nas na pewno cieszy to, że mamy dwóch Polaków na czołowych miejscach. W szerokiej czołówce szósty Piotr Żyła, siódmy Aleksander Zniszczoł. Akurat Aleks Insam, a więc jeden z dwóch Włochów, o czym wspominałeś w rundzie finałowej. Dobra postawa Polaków. No i teraz będziemy trzymać za nich kciuki w tych kolejnych seriach. Przypomnijmy, za chwilę druga seria, jutro od godziny 14 kolejne dwie serie w konkursie indywidualnym i w niedzielę od godziny 14 konkurs drużynowy z udziałem 9 zespołów, no bo tyle drużyn przyjechało tutaj w pełnych czteroosobowych składach. Mieliśmy kilka dyskwalifikacji w tej pierwszej serii, no dość tutaj nieoczekiwanie, sędziowie odpowiedzialni za ten właśnie projekt, czyli tam na górze to chyba Morten Solem mierzy zawodników. No były kiedyś znany skoczek norweski, no aż trzech, w tym swojego rodaka Graneruda nie dopuścił do startu. Na dole Christian Katol na razie jeszcze nie zaznaczył swojej obecności. No tak, Christian Katol, którego w Zakopanem odwiedził Michał Chmielewski. Mogliśmy w naszym studiu oglądać efekty tej wizyty. Ją oczywiście można też odnaleźć, jeśli ktoś jeszcze nie widział, na stronie tvpsport.pl. Tam no, dokładnie Katol tłumaczył, jak wyglądają pomiary, jak wygląda skaner do mierzenia skoczków. No, Michał wcielił się w taką rolę, przeszedł dokładnie wszelkie badania. Dimi Zajc na czele, Lauro Kos na miejscu trzecim. No, Słoweńcy mają apetyt na trzeci w historii tytuł Mistrza Świata w lotach. Wygrywali Robert Kraniec w 2012 roku, wtedy mistrzostwa rozegrano w Vikersund. No i 4 lata później, tutaj właśnie na skoczni Kulm w Tauplitz Bad Mitterndorf, Peter Preutz sięgnął po złoty medal w rywalizacji właśnie tych skoczków, którzy szybują najdalej, daleko poza 200 metr. 23. belka startowa na początek drugiej serii zmagań. Otworzy rywalizację Simon Ammann. Skorzystał na tej nieudanej próbie Fettnera, był pierwszym oczekującym, a tak jest w 30. Mistrz świata z 2010 roku z Planicy. No ale ta próba słaba. Dzisiaj bardzo kiepskie skoki Ammana w treningach. No potem spiął się na pierwszą serię. To był jego na pewno najlepszy tutaj skok. Wówczas było 197 metrów. W tej próbie mamy 175. No ale istotna informacja, wiatr. Tak jak w pierwszej serii, Ammann miał odjętych 11,5 punktu, bo wiało mocno pod narty. Tak teraz duży dodatek, 15,6 punktu. To też tłumaczy nam to, że mamy 23. belkę startową, a więc dość wysoko. Tak, bo przypomnijmy, że właściwie od poskoku Kytosaho obniżono belkę do 21 i z niej odbyła się większa część pierwszej serii. Jevhen Marusiak dość nieoczekiwanie znalazł się w tej 30. skoczek z Ukrainy. Rekord życiowy 213,5 metra. Dzisiaj w pierwszej serii 195, ale jeszcze wówczas też z 23. platformy startowej. No, okolice zielonej linii, więc on tutaj będzie rywalizował o miejsce z Simonem Ammannem. Wyprzedzał go nieco ponad 3 punkty po pierwszej serii. Ammann 175 metrów w serii finałowej, 1,5 metra dalej skoczek z Ukrainy. Ale on będzie miał dodane 12,1 punktu. Ammann miał jednak tą bonifikatę za niekorzystne warunki większą. Noty za styl tutaj niezbyt wysokie u skoczka z Ukrainy. No i zobaczymy, będzie bardzo niewielka między nimi różnica, chyba na korzyść Marusiaka. Tak jest, Marusiak pierwszy, ale wyprzedza Simona Ammanna tylko o 1,2 punktu. Blisko siebie byli Szwajcarzy, jeżeli chodzi o wyniki pierwszej serii.
ale do rundy finałowej przebrnęli jedynie najbardziej doświadczeni. Simon Ammann, którego już oglądaliśmy, a także Gregor Deschwanden. No i Deschwanden ląduje w okolicach punktu konstrukcyjnego, w okolicach 200 metra. W pierwszej serii było bliżej, tam miał 192,5. Teraz lepsza próba. No, w przypadku Deschwandena najlepszy występ na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich już dość dawno temu. W roku 2014 on zajął 23 miejsce w Harrachowie. Teraz 200,5 metra. No i nie może być inaczej. Na pierwszym miejscu Gregor Deschwanden. Duża przewaga nad Jevhenem Marusiakiem. No i mieliśmy pierwszy w drugiej serii konkursu skok wylądowany poza 200 metrem. W pierwszej części rywalizacji mieliśmy 25 takich skoków. Niezły poziom tego konkursu. No a teraz znowu Morten Solem wkroczył do akcji i zdyskwalifikował nam Rena Nikaido z Japonii, którego już nie zobaczymy w tych zawodach. Paweł Wąsek zatem pojawił się jako kolejny na liście startowej i już pierwszy z Polaków w powietrzu. Niezła prędkość na progu, ale krótki skok Pawła. To nie była udana próba. Troszkę mówiliśmy, że ten pierwszy skok nie był najlepszy, ale wtedy miał 204,5 metra, a teraz tylko 147,5. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Być może spóźnił trochę ten skok na progu. No i będzie duża strata po tej drugiej serii. Wiatr nie był korzystny, 7,3 punktu dodane. No i Paweł oczywiście na razie jest wśród tych skoczków, którzy rywalizują nadal na miejscu ostatnim. No cóż, będzie miał jeszcze jutro okazję do dwóch skoków w konkursie indywidualnym. Oczywiście Paweł Wąsek, będzie okazja na lepsze próby. A to Daniel André Tande, mistrz świata w lotach z 2018 roku z Oberstdorfu. Ma też oczywiście medale drużynowe. Ale nie jest to porywająca próba. Okolicy 190 metra. Równo 190 metrów. Daniel André Tande. No, na pewno dzisiaj będą norweskie media analizowały tą dyskwalifikację Graneruda, który może nie jest w najwyższej formie. Niemniej myślę, że ta ich rywalizacja w konkursie indywidualnym na pewno byłaby istotna, jeżeli chodzi o wybór składu na niedzielny konkurs drużynowy. Teraz Daniel André Tande, 190 metrów, nota łączna 353,7 punktu. W ten sposób wyprzedza Gregora Deschwandena. Jus Paszke już tymczasem zajął miejsce na belce startowej. Bardzo równo tutaj skakał. W pierwszej serii konkursowej 198,5 metra. 4,5 metra krócej od Tandego, ale wyprzedzał Norwega o 2,8 punktu. Czyli nieco ponad 2 metry miał nad nim zapasu. Ponad 100 km na godzinę na progu. Gdzieś tuż chyba za zieloną linią ląduje w pobliżu tego wyniku wyznaczonego przez dwa skoki Daniela André Tandego. 195. No duża regularność, za to na pewno brawa dla doświadczonego Niemca, który w tym roku odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w wieku 33 lat. Skacze bardzo stabilnie, równo, no i w Pucharze Świata jest piąty. Już 555 punktów na jego koncie. Teraz 195 metrów. No i to powinno wystarczyć, aby objąć prowadzenie, bo Tande wcześniej skoczył krócej. Tak też się dzieje. Pius Paszke, nowym liderem. Alex Insam. On dzisiaj z tendencją wzrostową 142-187 metrów w treningu, a w pierwszej serii 209. No ale teraz wiatr niekorzystny i ciężko mu będzie jeszcze raz się poprawić. Rozbujało go za progiem, ale niezła już tutaj pozycja w locie. Choć przed lądowaniem też zrobiło się nerwowo. A zatem jak na razie w rundzie finałowej jedna tylko próba za punkt K, za 200 metr, 200,5 metra Gregora Deschwandena. Alex Insam, 193 metry. Na niekorzyść Włocha podziałało na pewno lądowanie. Niskie noty sędziowskie. Jest nawet jedna ocena 14,5 punktów.
niekorzystne warunki wieczne praktycznie no, przy każdym tutaj skoku, jak na razie w rundzie finałowej. Stąd nie mamy jak na razie porywających odległości. Alex Insam na miejscu trzecim. Przygrywa z Piusem Paszkę i Danielem Andretanem. No, my już czekamy na drugiego z biało-czerwonych, Dawida Kubackiego. Jest na belce, jest zielone światło od Borka Sedlaka. W pierwszej serii 205,5 metra, 22 lokata, 3,3 punktu przewagi nad prowadzącym po dwóch skokach Piusem Paszkę. Ładnie, stabilnie w locie. Bardzo dobry skok Dawida. Mamy po raz drugi w tej serii finałowej przekroczony punkt K. Poza 200 metrem wylądował Polak. Tak to tu wyglądało z perspektywy naszego stanowiska. Tak jest. Na razie najdalej w tej serii finałowej. 203 metry. To powinno wystarczyć, aby on teraz został nowym liderem. Nieudany skok w drugiej serii Pawła Wąska. Ale Dawid Kubacki poradził sobie mimo tylnego wiatru. 3,5 punktu będzie miał dodane do noty za styl i odległość. Te noty za styl 4 razy 17,5, 1,18. No i teraz Dawid obejmuje prowadzenie. A tą pierwszą grupę zawodników w drugiej serii zamykać będzie obrońca tytułu Mariusz Lindwik. W całej historii Mistrzostw Świata w lotach, a to 28. edycja, dwóch zawodników tylko potrafiło obronić tytuł. Sven Hannawald, a także Roar Jokelsen. Lindwik, niezła prędkość najazdowa. No i za zieloną linię, więc najprawdopodobniej wyprzedzi Dawida Kubackiego. 206 metrów. W pierwszej serii było 201,5. No Mariusz Lindwik wie, że on tytułu Mistrza Świata w lotach nie obroni. Natomiast no, musi robić wszystko, by poprawiać się ze skoku na skok, by w niedzielę być mocnym punktem norweskiej drużyny, bo na pewno zespół Aleksandra Sztekla będzie tutaj mocno wierzył w zdobycie medalu. A to przecież bardzo zły sezon jak na razie dla Norwegów. Mariusz Lindwik, 374 punkty za dwa skoki, wyprzedza Dawida Kubackiego. Tak, strata Polaka po dwóch seriach to 8,1 punktu, z kolei Polak o 2,1 wyprzedza trzeciego aktualnie Piusa Paszkę. A zatem Mariusz Lindwik, Dawid Kubacki utrzymali swoje pozycje po pierwszej serii konkursu. Spadł Paweł Wąsek już z dość dużą stratą do wyprzedzającego go bezpośrednio Simona Ammana. Natomiast dyskwalifikowany Rennie Kaido zakończy rywalizację na miejscu 30. Mariusz Lindwik, mistrz świata, prowadzi. No ale jeszcze 20 zawodników mamy na liście startowej. A wśród nich dwójkę Polaków. Nie będzie ich w tej drugiej grupie zawodników sklasyfikowanych na miejscach od 11 do 20. Bo przypomnijmy, po pierwszej serii Aleksander Zniszczoł jest 7, a Piotr Żyła 6. No tak, a to lider Mariusz Lindwik. Pytanie, jak długo będzie mógł przebywać w tym miejscu, no bo już niedługo no pierwszym będzie zawodnikiem drugiej grupy Arti Aigro, ale potem Domen Preutz, Peter Preutz, to na pewno będą kandydaci do tego, by objąć prowadzenie. No a tu widzimy właśnie ten nietypowy profil skoczni, tak od 100 metra w górę jest praktycznie płasko. No trzeba mieć rzeczywiście dużą prędkość na progu, aby za to wypłaszczenie przelecieć i już tam spadać w dół tej studni jak najdalej. Arti Aigro, jedyny Estończyk w rywalizacji podczas tych Mistrzostw Świata w lotach, 20 po skoku na 216,5 metra. Teraz tak daleko nie było, gdzieś chyba tuż przed punktem K. Wylądował z skoczek z Estonii. Poprzednie Mistrzostwa Świata zakończył na miejscu 19. 25 był w Planicy w 2020 roku. Rekord życiowy z Planicy z 2019 to 228 metrów. Teraz 193,5. No i będzie prawdopodobnie nie tylko przegrywał Lindwikiem, ale jeszcze z kilkoma innymi zawodnikami, między innymi Dawidem Kubackim. Arti Aigro na razie czwarty. A teraz skok Domena Preutza. Jego pierwsza próba już krąży po internecie. No, tam niebywała sytuacja. No, praktycznie dotknął nartą ze skoku gdzieś koło, nie wiem, 140 metra, a jednak zdołał utrzymać się w locie i pofrunąć dość daleko. 208 metrów było w pierwszej rundzie. Domen Preutz, jak będzie tym razem, znów jest nisko nad zeskokiem, ale on tak lata. I teraz za 210 metr.
Domen to jest specjalista od lotów narciarskich, ale chyba rozbudził w sobie apetyt w Zakopanem. Tam na dużej skoczni miał piąty wynik indywidualnie w konkursie drużynowym, sobotnim na Wielkiej Krokwi. Tutaj na razie na kulm 208 i 213,5 metra. Oczywiście w tym momencie on zostanie liderem, ale myślę, że wielu widziało przed tym konkursem Domena w czołowej dziesiątce po pierwszym dniu. O, takie rozstrzygnięcie, no łatwo nie będzie. Tak, na miejsce w czołowej dziesiątce liczył też chyba po cichu brat, starszy brat Domena, Peter, którego zobaczymy za chwilę na belce startowej. Peter wyprzedzał Domena po pierwszej serii o punkt i 0,6. A zatem nieznacznie, 213,5 Domena to najdłuższy jak na razie skok serii finałowej. Gdzieś około 212 potrzebuje Peter, aby wyprzedzić brata. Warunki ma zatem podobne. Prędkość powyżej 100 km na godzinę. No i leci też dość nisko i w okolice zielonej linii, gdzieś chyba na około 210 metra wylądował. Może trochę tej odległości zabraknąć. Mogą tutaj bracia zamienić się kolejnością w klasyfikacji po dwóch skokach. 209,5, tak jest, 4 metry krócej, wyprzedzało punkty 60. Warunki, w jakich skakali, podobne, no trochę mniej korzystne miał Peter, będzie miał dodane 5,2 punktu, 2 punkty więcej od Domena, ale skoczył 4 metry krócej, więc tu straci prawie 5 punktów z tego tytułu, a zatem powinien być aktualnie drugi. Tak też się dzieje, 381,8 punktu, Peter Preuc o punkt i 0,2, czyli o metr w przeliczeniu na odległość za swoim młodszym bratem Domenem. Starszy z braci był tutaj mistrzem w 2016 roku. Tam Aleksander zniszczył w tej chwili na ekranach wśród tych oczekujących zawodników. No a wracając do roku 2016, startował wówczas w Mistrzostwach Świata w lotach ten zawodnik, Stefan Laj. On wówczas 19 indywidualnie, no ale także z medalem w konkursie drużynowym. A teraz niespodzianka, za zieloną linię poleciał Stefan Laj. Powoli się tutaj rozkręca, 207,5 metra w pierwszej rundzie. Jak było teraz? 216,5. A zatem mamy najdalszy skok jak na razie drugiej serii. Kto by się spodziewał, że Laje będzie tutaj lepiej skakał od Domena Preuca i od Petera Preuca. No ale z drugiej strony to skoczek z Willingen. Wiemy, że Mylenkopczance, skocznia, na której da się pofrunąć za 150 metr. Mini mamut, niektórzy mówią o jego domowym obiekcie. A teraz Stefan Laje, nota 392,4 punktu. Oto nowy lider. No a za chwilę Amerykanin, ten młody Tate France, który wyprzedzał Stefana Laje zaledwie o 0,1 punktu, ale miał satysfakcję, bo w pierwszej serii ustanowił rekord życiowy 218,5 metra. Po raz pierwszy w karierze wylądował poza 200 metrem, skacząc na nartach. I znów ten Tate France w powietrzu. Ładnie, stabilnie w locie, zadowolony. Chyba za bardzo chciał. Chyba tą parabolę lotu obrał niezbyt korzystnie w tej drugiej serii konkursu. No i będą musieli z trenerami coś skorygować przed kolejną częścią rywalizacji, która już jutro. Ale i tak Amerykanin zadowolony. Jest jedynym skoczkiem amerykańskim, jaki pozostał nam tutaj w konkursie. Na razie jest na miejscu 8, a to oznacza, że znów w górę w tej klasyfikacji przesuwa się Dawid Kubacki, który aktualnie jest 5. Franz trochę w swoim trybie z Wisły, tam miał skoki na przemian, raz lepszy, raz gorszy. No młody zawodnik, więc taka niestabilność nie jest tutaj czymś szokującym. Natomiast słabsza pierwsza próba Jana Herla, no myślę, że zdziwiła wielu jego rodaków. On teraz musi gonić, w pierwszej rundzie było tylko 201,5 metra. Ożywiła się austriacka publiczność. Dzisiaj 7,5 tysiąca ludzi pod kulm. Jan Herl za zieloną linię, no gdzieś w jej okolicy. Ale widzimy, on szybko po lądowaniu pokazał. Przepraszam, chciałbym dzisiaj zrobić więcej. Miał swój moment radości na austriackiej skoczni w tym sezonie. To przecież zwycięzca zawodów turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. 214,5 metra, poprawił się o 13 metrów. Bonifikata 10,2 punktu dodane za wiatr. To powinno dobrze wpłynąć na jego wynik. Ale na przykład noty sędziowskie niższe niż w przypadku Stefana Laje.
będą mieli jeszcze Austriacy Michaela Heibecka, no i przede wszystkim Stefana Krafta. Natomiast na razie pytanie, czy Jan Herl obejmie prowadzenie. Tak jest, 395,6 punktu. Jan Herl prowadzi na 14 skoków przed końcem zmagań. Drugiej serii. Junshiro Kobayashi. I pierwszy skok na 217 metr dał mu 14 pozycję. No, a teraz Japończyk nie dolatuje do punktu K. Ląduje przed 200 metrem, a zatem poniesie pewne straty po drugiej części konkursu indywidualnego. Ostatnio zasygnalizował pewną zwyżkę formy, nieźle skakał w Zakopanem i w konkursie drużynowym. Indywidualnie był 24. W tym sezonie Pucharu Świata na razie dość daleko, na miejscu 34. Junshiro. Tutaj Japończycy, no Nakamura im odpadł, Nikaido zdyskwalifikowany przed skokiem w drugiej serii. Zostali więc tylko bracia Kobayashi. Junshiro po swoim skoku w serii drugiej jest na miejscu 8. Znów więc o miejsce w górę pnie się Dawid Kubacki, już będzie w drugiej dziesiątce. Jan Herl teraz będzie spoglądał na próbę Giovanniego Bressadoli. Mieli Włosi swoje piękne karty w historii Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Przede wszystkim medalowe występy Roberto Ceccona, który trzeci w Harrachowie w 1992 roku i trzeci w Planicy dwa lata później. Ale teraz już rok 2024. Giovanni Bressadola wychylił się w nartach i za 200 metr leci. Ale widzimy, no jest rozczarowany, bo myślę, że dzisiaj po drugiej serii treningowej, tam było 221,5 metra, myślał Giovanni, że dzisiaj konkurs ułoży się dla niego lepiej. 204,5 metra. No to jest zawodnik, który niewątpliwie potrafi latać, który zawsze na skoczniach do lotów narciarskich zyskuje. Nie oceniają go wysoko sędziowie. Po raz kolejny dominują noty 17-punktowe, które to da miejsce. Jest trzeci Giovanni Bressadola, Jan Herl pierwszy, drugi Stefan Laje na trzeciej pozycji Włoch. A za chwilę zawodnik, który w pierwszej serii startował z numerem drugim. Nie ma jeszcze w tym sezonie punktów Pucharu Świata, ale jest liderem Pucharu Kontynentalnego. Przyjechał tutaj po bardzo dobrych występach w Sapporo, właśnie na zapleczu Pucharu Świata. No i tutaj radzi sobie świetnie. Dwa razy ponad 200 metrów w seriach treningowych. 219,5 w pierwszej konkursowej. 12 lokata. I znów ładnie, szeroko prowadzi narty, stabilnie w locie. No, Pedersen jest lotnikiem. Ponad 200-metrowa odległość, ale chyba nie doleciał do 210 metra. A takiej odległości potrzebował, aby wyprzedzić Jana Herla, nad którym miał 4,1 punktu zapasu po pierwszej serii. 205,5 metra to jest odległość Norwega, będzie najprawdopodobniej drugi. Mamy zatem 9. skok wylądowany poza 200 metrem w serii finałowej. Ale i tak myślę, Pedersen może być ze swojego występu zadowolony. Najpierw po tych treningach wygrał wewnętrzną rywalizację w zespole z Christopherem Sundalem. No a i w konkursie także radzi sobie lepiej, na przykład od Tandego. No, Granerud nie miał okazji się zaprezentować. I tak jak myślałem, jest drugi, 2,1 punkty za Herlem, a wyprzedza Stefana Laje. Simon Amman podpisuje flagi kibicom. No to jest zawodnik, który poświęca dużo czasu fanom. Mistrz z roku 2010, a na belce zawodnik, który też został mistrzem świata w lotach w Planicy, ale 10 lat później, Karl Geiger. Ponad 100 km na godzinę na progu, ale słaby skok. Często się tak działo w karierze Karla Geigera, że on w konkursach prezentował się lepiej niż w treningach. I tak dzisiaj było w pierwszej serii, 213 metrów, natomiast w drugiej on wrócił do słabego skakania. Wydaje się, że spóźniona ta próba. 180 metrów tylko. Duża bonifikata za wiatr. To jest istotna informacja. 17,5 punktu. Wieje mocno w plecy. 16,8 miał dodanych Robin Pedersen. A Karl Geiger na miejscu 10. No i Dawid Kubacki będzie przed nim na półmetku rywalizacji w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Na 8. miejscu w tej chwili Dawid.
No Dawid Kubacki, dwukrotnie 15 indywidualnie w Mistrzostwach Świata w lotach. Tutaj dąży, aby tą pozycję poprawić. Na razie jest 8, czyli jak nie wydarzy się tu nic nieoczekiwanego, jeśli chodzi o tą finałową dziesiątkę, to pierwszy dzień walki o Mistrzostwo Świata w lotach zakończy na miejscu 18. Widzimy aktualną klasyfikację. Paweł Wąsek spada na miejsce 19 w tej chwili. No i pozostaje nam już tylko czołowa dziesiątka po pierwszej serii tej konkursu. Rozpocznie ją Ryoyu Kobayashi. A my raz jeszcze śledzimy skoki Jana Herla. Nie skoczył najdalej w tej serii finałowej. 214,5. Dwa metry dalej lądował Stefan Laje, który aktualnie jest na miejscu 3. Ale to była poprawna próba zawodnika austriackiego, który przesunął się z 15 miejsca aktualnie na pierwsze, no ale jeszcze dziesiątka czeka, aby odbić się z belki startowej. Jan Herl, na razie wiatr w plecy nie pozwala tutaj na jakieś szalone loty w drugiej serii Mistrzostw Świata. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, też no, belka startowa 23, no i przed nami najlepsi zawodnicy. No a rozpoczyna Ryoyu Kobayashi, imponujący rekord życiowy, 252 metry. To jest rekord letalnicy tej największej, jednej z największej skoczni do lotów w planicy. Tutaj dzisiaj w pierwszej części konkursu 214,1 lokat. 6,3 punktu zapasu nad Herlem. Kobayashi też dość nisko nad ze skokiem. No i okolice tej zielonej linii. Potrzebował 204 metrów w tych warunkach wietrznych, aby objąć prowadzenie, ale nie ma tej odległości. 196,5, a zatem Herl pozostanie na pierwszym miejscu. A Ryoyu Kobayashi po tym skoku ciężko będzie mu poprawić swoją pozycję. Na pewno liczył tutaj na więcej. Niektórzy wymieniali go nawet wśród faworytów do walki o złoty medal. Ale od tego złotego medalu, od podium Mistrzostw Świata w lotach na razie Japończyk się oddala. Był 13 dwa lata temu w Vikersund, 19 dopiero 4 lata temu w planicy. A tutaj na miejscu 4 po tym skoku z wylądowanym przed punktem K za Herlem Pedersenem i Stefanem Laj. No, Mistrzostwa Świata w lotach nie będą należały do ulubionych zawodów Ryoyu Kobayashiego, także po tym dniu. A jak będzie w przypadku Michaela Hajbeka? Sporo o nim publikacji w austriackich mediach przypominają, że tutaj pod Kulm poznał swoją przyszłą żonę Klaudię, że to jego szczęśliwe miejsce. Wiatr mocny w plecy, potrzebuje 204 metrów. Hajbek za zieloną linię i myślę, że w okolicach 210 metra ląduje. Będzie liderem. Będą mieli gospodarze dwóch zawodników na czele, Hajbeka i Herla. 210,5 metra, ale Hajbek jakby z niedosytem. No jego strata po pierwszym skoku do lidera wynosiła dużo, 19,6 punktów. Biało w plecy, 14,9 punktu dodane. To lądowanie nienaganne, noty sędziowskie 18-punktowe. Bardzo doświadczony już zawodnik, Michael Hajbek. Jan Herl bije brawo, zaraz będzie musiał ustąpić miejsce dla lidera zmagań. 406,7 punktu, pierwsza nota ponad 400-punktowa. Michael Hajbek prowadzi na 8 skoków przed końcem. Dwaj Austriacy na czele, poprawiły się trochę humory kibicom tutaj, którzy przybili pod skocznię, a teraz ten, który w pierwszej serii skoczył najdalej. Finn Niko Kytosako, 232,5 metra w korzystnych warunkach. Teraz te warunki nie są tak dobre. Ale Finn skacze po raz kolejny bardzo dobrze. To są okolice 220 metra. Brawo, Niko. Dwa ładne, dalekie skoki. Będzie pewnie drugi tuż za Hajbekiem po dwóch skokach na tym etapie rywalizacji, no bo jeszcze 7 zawodników, w tym 2 Polaków przed nami. 218,5 to jest najdłuższy skok w tej serii finałowej. Ale Finn miał wiatr w plecy, 5,8 punktu będzie dodane, a zatem znacznie mniejsza bonifikata niż skaczącego przed nim Hajbeka, którego wyprzedzało 2,3 punktu. Hajbek miał dodane 14,9, a zatem prawie 10 punktów więcej. Finn skacze 218,5, Hajbek 210,5, no tutaj ląduje telemarkiem, noty 18, 18,5. No i wreszcie także fińscy trenerzy
mają trochę powody do radości. Lauri Hakola tam w gnieździe jest pierwszy. 409,5 punktu, a zatem o 2,8 przed Heibeckiem. Niespodzianka, Finn liderem, a teraz Polacy. Poszedł pogratulować Turnbichler do Hakoli, oby za moment taki gest przekazał trenerowi Polaków Finn, bo oto rusza Aleksander z niszczą. Było pięknie w pierwszej serii, niech teraz będzie podobnie, potrafi latać Olek. Jeszcze, jeszcze, no około 220 metrów, dobry skok, dobry lot. Nie przekroczył zielonej linii, natomiast potwierdza wysoką formę. 215,5 metra w tej próbie. W pierwszej serii 223, teraz bliżej. Jak było z wiatrem? No, tu pewna niespodzianka. 0-0 pokazuje komputer. A więc w teorii bezwiecznie w trakcie próby Polaka. Które to da miejsce? Noty 18, który będzie Olek? Jest trzeci. Wyżej Niko Kytosaho i Michael Heibeck, no ale będzie w czołowej dziesiątce. Brawa zatem dla Olka, dla skoczka z Wisły. A my czekamy na kolejnego Wiślanina. Piotr Żyła już czeka tam na zapalenie zielonego światła. Czeka wraz z polskimi kibicami, których oczywiście nie brakuje tutaj pod skocznią Kulm. I już dostał zielone światło, już zajmuje miejsce na belce. Piotr Żyła. Imponujący rekord życiowy. 248 metrów z planicy z 2019. Jest już zielone światło. No i popatrzmy, jak on sobie poradzi. Wiatr z tyłu, 219 metrów potrzebuje. O, ustabilizował sylwetkę w locie. Walczy o odległość, walczy, dobry skok, brawo! Było około 220 metrów. Cieszą się polscy kibice i my się cieszymy. I Piotrek ma satysfakcję. No, będzie w czołówce na półmetku rywalizacji o indywidualne mistrzostwo świata w lotach. Brawo, Piotr. Do tej pory w imprezie tej rangi najwyżej był 4 lata temu w Planicy, na miejscu siódmym. Wtedy był najlepszym z biało-czerwonych. 220,5 metra. Najdłuższy skok w tej drugiej serii konkursu. A zatem będziemy mieli chyba nowego lidera. 7,6 punktu dodany za wiatr, ale niskie noty za styl. 16,5, najwyższa 17,5. No, troszkę zachwiane to lądowanie, pewnie za to odjęli sędziowie. No ale odległość imponująca w tej drugiej serii konkursu. Piotr skoczył najdalej, wylądował za zieloną linią, ale czy te noty za styl tutaj nie przesądzą o tym, że nie wyprzedzi Niko Kytosaho. Poczekajmy, aż te wszystkie parametry zostaną zsumowane. Jest pierwszy, 410,2 punktu. Brawo, Piotr Żyła, 0,7 punktu przed Finnem Kytosaho. Olek zniszczą na miejscu czwartym, a nam pozostała jeszcze piątka zawodników. Obudził się lotnik Piotr Żyła, ale to już kolejny uczestnik zmagań. Piąty po pierwszej serii, Andreas Wellinger. Czy on odpowie Polakowi? Wellinger, świetna prędkość w powietrzu i ląduje w okolicach zielonej linii. A szkoda tych not Piotra Żyły, bo tam myślę, że stracił z 6 punktów, ale będzie na pewno Polak w czołówce. Będzie w niej też Andreas Wellinger. 218,5 metra. Wellinger dostanie za wiatr dużą rekompensatę. 11,4 punktu. A zatem warunki w trakcie jego próby były bardziej niekorzystne niż wtedy, gdy leciał Piotr Żyła. Wellinger stawał na podium Pucharu Świata w lotach, ale to miało miejsce w Oberstdorfie, na Heineken-Klopferschanze. A my jesteśmy na Kulm Mistrzostwa Świata w lotach 2024. Andreas Wellinger obejmuje prowadzenie i wyprzedza Piotra Żyłę o 8 punktów. Za chwilę Johan André Forfang, ostatni z Norwegów w drugiej serii konkursu. O punkt wyprzedzał Wellingera po pierwszym skoku. Wiatr cały czas tylny, już czuje w powietrzu Norweg. No i to jest piękny skok. Okolice zielonej linii, okolice 220 metra. Czy wystarczająco daleko, aby wyprzedzić Wellingera? Bardzo równo dzisiaj skacze Forfang. W treningach 203,5, 217,5. W pierwszej serii dzisiaj 219,5, a teraz jeszcze pół metra dorzuca, lądując na 220 metrze. Półtora metra dalej od Wellingera. Punkt miał zapasu, ale on ma dodane 8,6 punktu, a 11,4 miał dodane Wellinger, który szybował w gorszych warunkach. Noty za styl wysokie u Norwega. Nawet pojawiły się dwie dziewiętnastki. No, będzie bardzo niewielka różnica między nim a Andreasem Wellingerem. Ostatni Norweg i ostatni Niemiec w serii finałowej.
Walczą tutaj o jak najwyższe lokaty w konkursie indywidualnym dla swoich krajów. No, tak wydaje się, jeśli wierzyć to, co wygenerował komputer, że tuż przed zieloną linią wylądował. Tak wyglądało z tej powtórki, a jak będzie po zsumowaniu wszystkich parametrów? A jednak nie, a jednak ta zielona linia czasem potrafi być myląca, ale ta różnica jest minimalna. To pół punktu na korzyść Forfanga, który obejmuje prowadzenie. Na górze zostaje ich już tylko trzech w drugiej serii zmagań. Lauro Kos doskonale odnajduje się tutaj na kulm. Słoweniec w powietrzu będzie tutaj odlatywał na dole ze skoku, ale okolice 210 metrów. To będzie za mało, to będzie za mało, by wyprzedzić Forfanga. Błyszczał w treningach, potem bardzo dobry skok w pierwszej serii konkursowej. Teraz trochę słabiej. 210 metrów. Warunki dla czołówki bardzo zbliżone. No tutaj popełnił chyba jakiś błąd na progu Lauro Kos. I zobaczymy, które będzie zajmował miejsce. Lądowanie było już całkiem ładne. Robił co mógł. Jest na trzecim miejscu. Nota 411 wyprzedza Piotra Żyłę o 0,8 punktu. No niewielka strata Piotra, który aktualnie jest czwarty. No a teraz ta dwójka, która trochę odskoczyła reszcie stawki po pierwszej części konkursu. Stefan Kraft. 225,5 metra w pierwszym skoku. Widzimy mama Stefana Krafta. Często jest pod skocznią, szczególnie na tych konkursach rozgrywanych w Austrii. No i teraz on będzie bronił tej przewagi. 7,1 punktu nad Forfangiem po pierwszym skoku. Już Stefan Kraft zagrzewany tutaj gorącym dopingiem kibiców, którzy tłumnie zjawili się pod skocznią. No i leci, szybuje i daleko ląduje. Okolice 220 metra po raz kolejny w tej serii finałowej. I wydaje się, że za zieloną linią. No zobaczmy, jak tam bonifikata zawiadły. 6,3 punktu. Forfang skoczył 220. A Kraft tylko metr bliżej, 219. To powinno wystarczyć przy... No, chociaż te noty bywały wyższe u Krafta. Tylko 1,19, 4,18,5. Forfang 56 punktów otrzymał za styl w swoim skoku. Pół punktu więcej dostanie Stefan Kraft. Różnice między nimi będą więc niewielkie. Forfang wyprzedza Wellingera zaledwie o pół punktu. A czy Kraft obejmie prowadzenie po tym oglądanym raz jeszcze skoku? Dwukrotnie w Mistrzostwach Świata w lotach mówiliśmy, Stefan Kraft zdobywał brązowe medale. Tutaj w Tauplitz 8 lat temu i 2 lata temu w Vikersund. A teraz on jest pierwszy. I on jest pierwszy i to ta przewaga nad Forfangiem jednak jest dosyć znaczna, bo to 4,8 punktu. No ale będzie spoglądał tam jeszcze na górę, bo tam na zielone światło czeka już Timi Zajc. Timi Zajc, on zamyka rywalizację w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. To koniec drugiej serii. Przypomnijmy, te zmagania mają 4 rundy. Timi Zajc miał przewagę 7,6 punktu nad Kraftem. Słoweniec leci, dobra prędkość za zieloną linię, ale Zajc jest w formie. Co on tutaj wyprawia na kulm? Słoweńscy fani szczęśliwi, a Timi Zajc pokazuje doskonałe wcielenie lotnika. 227 metrów, warunki lekko niesprzyjające. 1,1 punktu, tyle będzie miał dodane, ale noty sędziowskie. On 2 lata temu w Vikersund cierpiał na notach. Tam skakał gorzej stylowo od Lindvika, a dzisiaj na notach zyskuje. W pierwszej serii był komplet 19, teraz 2 razy 19,5, 3 dziewiętnastki. Ależ Timi Zajc tutaj pięknie fruwa, no i jest wielkim zagrożeniem dla faworyta gospodarzy, dla Stefana Krafta. Kraft w drugiej rundzie 219 metrów, a Timi Zajc 8 metrów dalej. No oczywiście warunki też miał trochę lepsze, ale mimo wszystko była to wspaniała odpowiedź na próbę Austriaka. No ma wyćwiczone pięknie telemarki Timi Zajc. Przyjeżdżali tutaj Słoweńcy trochę smutni, no bo przecież kontuzja na ostatnim etapie przygotowań wyeliminowała Angela Niszka. No ale i tak przywieźli tutaj bardzo mocną kadrę, której liderem jest Timi Zajc.
Taki trochę bohater z drugiego szeregu, można powiedzieć, choć w power rankingu, który przygotowałeś przed mistrzostwami, Mateuszu, był tam w czołowej dziesiątce, bodaj na miejscu dziewiątym, ale nie liczyliśmy, że aż tak dobrze się zaprezentuje. A on tu robi rzeczy wielkie, 435,8, jest liderem Timi Zajc, powiększa przewagę nad Stefanem Kraftem, 12,3 punktu przewagi na półmetku zmagań. W przeliczeniu na metry jest to 10 metrów. Taki zapas ma Timi Zajc na półmetku rywalizacji. Stefan Kraft jest drugi, Johan Andre Forfang na razie trzeci. My się cieszymy, bo w czołowej dziesiątce dwaj Polacy. Szósty Piotr Żyła, dziewiąty Aleksander Zniszczą. A zatem no myślę, że możemy być zadowoleni, bo przecież w tym sezonie Pucharu Świata nie mieliśmy jeszcze Polaka w top 10 w rywalizacji o punkty w czołówce w Pucharze Świata. Dawid Kubacki jest 18, poprawił swoją lokatę, natomiast spadł trochę w klasyfikacji na 29 miejsce Paweł Wąsek. No ale jutro jest kolejny dzień, będzie okazja do tego, aby się poprawić, aby powalczyć albo o utrzymanie tych lokat, albo może aby o jeszcze kilka miejsc awansować. Dla nas na pewno najlepszy dzień konkursowy w tym sezonie. Oddajemy głos do studia. Bardzo dziękujemy. Cieszymy się oczywiście, że tak, mamy dwóch Polaków na półmetku konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w czołowej dziesiątce i to na pewno jest powód do zadowolenia. Natomiast tym, który tutaj bryluje, jest Timi Zajc, 228,5 metra w pierwszej serii, 227 metrów w drugiej. Kraft, ten faworyt gospodarzy, jest wiceliderem. Bardzo ciekawie to się wszystko układa. Panowie. Podobno w życiu pewne są śmierć i podatki, ale również skoki Timiego Zajca na treningach w Planicy i te dobre skoki tym razem przełożyły się również na loty. Świetnie pokazał nam się Słoweniec. Słoweniec, który do tej pory w tym sezonie właściwie nie brylował, ale są zawodnicy i to się dzisiaj potwierdza. Nie tylko w przypadku Zajca, którzy gdy tylko poczują więcej powietrza pod nartą, zaczynają odżywać. Tak jest także w przypadku Piotra Żyły. Zajc, to jest jego dzień bez wątpienia, ten pierwszy dzień czempionatu w lotach narciarskich, ale Stefan Kraft skóry tutaj tanio nie sprzeda. Na pewno nie i no, pierwszy trening skoczył dobrze, ale ten drugi mnie troszeczkę zaniepokoił, jeśli chodzi o Krafta, bo tam było wyraźnie widać, że to jest dużo gorszy skok, ale Kraft przed własną publicznością nie odpuści, to wiemy na pewno i on tutaj pokazuje, że nie odpuszcza. Będzie walczył na pewno do samego końca tutaj o złoty medal. Walka z Zajcem będzie niesamowicie ciężka, ale to są naprawdę fantastyczne skoki Kraft. Tak, no, na usprawiedliwienie możemy powiedzieć, jeśli można usprawiedliwiać wicelidera. Przeziębienie, znowu zdrowotne problemy. Tak, ale tutaj Stefan radzi sobie znakomicie. Podejrzewam, że nawet bez nogi by tutaj poza punkt konstrukcyjny potrafił dolecieć. Czuje się świetnie przed własną publicznością. Też bawi się tą z publicznością. Pokazuje oczko. Ma z tego dużą przyjemność. Na telebimie pokazuje oczko do widowni. Widowni, która nie jest wcale tak duża, jakby się mogło wydawać. Lider, 7 konkursów wygranych w tym roku w Pucharze Świata. No ale on chce zrobić tak, żeby tutaj w niedzielę, jutro kibice się po prostu pod skocznią nie zmieścili. Zajc, Kraft, Forfang, Wellinger, Lavrokos i dochodzimy do miejsca szóstego, a tam jest Piotr Żyła. Zdecydowanie Piotr Żyła pokazuje, że on chce cieszyć się tutaj tymi lotami, że mimo tego, że ta forma w ostatnim czasie nie była stabilna, to on to cały czas chce czerpać radość ze skakania i pokazuje, że tę radość da się czerpać i poprawia się w zasadzie ze skoku na skok. Pokazuje, że jest bardzo szybko nad nartą i to jest naprawdę bardzo optymistyczny zwiastun przed jutrzejszym dniem, gdzie ta pogoda ma być ładniejsza niż dzisiaj. Co prawda tam może być trochę wiatru, ale ja myślę, że i tak Piotrek naprawdę... Mam taką nadzieję i wierzę w to gorąco, że Piotrek będzie skakał jutro jeszcze lepiej ze skoku na skok. Oby ta pogoda była ładniejsza niż dzisiaj, bo znowu się rozpadało nad skocznią Kulm. Piotr Żyła, który dzisiaj miał naprawdę bardzo dobre dwa skoki, 218 metrów w pierwszej serii, 220,5 metra w drugiej. Stabilnie i daleko. Jestem się w stanie założyć o wiele, że za chwilę w rozmowie z Filipem Czeszanowskim będzie mówił o lądowaniu Lambada, bo tak też już w tym sezonie bywało, ale to jest taki Piotr Żyła dzienny i Piotr Żyła nocny. W Zakopanem, smutny, rozczarowany, rozgoryczony, przyjeżdża na Mamuta i od razu staje się najlepszym z Polaków. Przyznam szczerze, że spodziewałem się, że to Aleksander Zniszczą będzie wyżej od niego po pierwszym dniu, no ale to jest jednak piękne, wielkie doświadczenie. Wielki mistrz Piotr Żyła w tej chwili na półmetku konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, a przypominamy, że ten konkurs składa się z 4 rund, jest numerem 6.
No i oby ze skoku na skok, z rundy, z serii na serię piął się na jeszcze wyższą pozycję. Musimy powiedzieć o Aleksandrze Zniszczole, 233 metry, świetny, piękny, daleki skok w pierwszej serii, 215,5 i on też jest w pierwszej dziesiątce w tej chwili, jest na miejscu dziewiątym. Tak, i to jest, myślę, że wciąż bardzo dobry skok. No może troszeczkę było mniej metrów. Tam też spoglądałem na warunki na dole. Ciężko było odlecieć, ale mimo wszystko, no cóż, to jest wciąż pozycja w pierwszej dziesiątce, więc wciąż jest tutaj w walce o jak najlepszą lokatę. I też jestem przekonany, że mimo tego, że to był nieco gorszy skok, to ten skok i tak jest na dobrym poziomie. Anonsowana rozmowa z Piotrem Żyłą już za chwilę na antenie TVP Sport. Zostajemy z widzami kanału sportowego Telewizji Polskiej, rozstajemy się z widzami Jedynki, ale rozstajemy się zaproszeniem na jutro od 13:00 nasze studio w TVP Sport, na stronie internetowej tvpsport.pl, oczywiście w naszej aplikacji mobilnej, a od 13:55 już z emocjami tych dwóch kolejnych serii konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich będziemy również z widzami programu pierwszego. Kłaniamy się Państwu z Kulm w Bad Mittendorf i gorąco namawiamy do tego, by zostać jeszcze z nami w TVP Sport.